zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej, to ja, Blippi! I dziś jesteśmy w ogrodach Lou w Orlando na Florydzie. Tak! Jestem podekscytowany, bo zobaczymy dziś wspólnie różne rodzaje ogrodów. Mają tu ogrody warzywne, w których dojrzewają bardzo smaczne warzywa. Jak brokuły lub seler. Pycha! Oraz wiele rodzajów ogrodów kwiatowych z bardzo ładnymi, kolorowymi kwiatami. To będzie naprawdę świetna zabawa! Hej, chyba coś tam zauważyłem. Chodźmy sprawdzić, co to, w drogę! Hej, powąchajcie! Tak, węch jest jednym z pięciu zmysłów. Czy wiecie, jakie wyróżniamy zmysły? Tak, węch i smak. Tak, i wzrok, słuch i dotyk. To jest pięć zmysłów. Wąchamy naszymi nosami, a smakujemy językami. Słyszymy uszami, widzimy oczami, a dotykamy naszą skórą i palcami. Tak! O, mam bardzo dobry pomysł! Może wszyscy razem zwiedzimy te ogrody, próbując wąchać, widzieć, słyszeć, smakować i dotykać różnych rodzajów owoców, warzyw i kwiatów! Tak! A może, kto wie, zobaczymy dinozaura? Ale to będzie świetna zabawa! Chodźmy! Hej! O, rozejrzyjcie się wokół! Tu jest tak wiele świetnych roślin! Tak! O, spójrzcie na tę roślinę! Tak, ona wygląda naprawdę fajnie! Tak, ta roślina ma wyjątkowo interesujące liście. Są całe pokryte żółtymi plamkami, a same w sobie są koloru zielonego! Wow! Tutaj jest mnóstwo ciekawych roślin, a to dopiero nasz pierwszy ogród, nazywany tropikalnym strumykiem. Wow! I wszystkie tutejsze rośliny lubią życie w tropikalnych warunkach. Tak, tropikalny to inaczej mówiąc taki, w którym jest bardzo ciepło i wilgotno. Trochę jak w lasach deszczowych. W Ameryce Południowej, tak! Lasy deszczowe są świetne! Hej, może wszyscy razem będziemy udawać, że odkrywamy te rośliny, jakbyśmy byli w Ameryce Południowej. Mimo, że naprawdę tam nie jesteśmy. To ruszajmy, odkrywajmy! Wow, zobaczcie! Właśnie odkryliśmy coś niesamowitego. To jest strumyk! Tak, to strumyk w ogrodzie. Tropikalny strumyk. Ale śmiesznie. Spójrzcie na wodę. Płynie bardzo szybko przez te wszystkie kamienie. A na końcu jej biegu możemy nawet zobaczyć wodospad. Wow, woda płynie bardzo szybko, a potem gwałtownie spada. Krzysz! I tworzy wodospad. Hej, posłuchajcie. Tak, słyszycie to? To dźwięk wody uderzającej o kamienie. Używamy jednego z pięciu zmysłów. Słuchu. Hej, co jeszcze możemy usłyszeć w tropikalnym lesie deszczowym? O, tak, ptaki! Słuchajcie. Czy słyszycie te ptaki? One ćwierkają, gwizdzą i śpiewają. To świetna zabawa. Używanie słuchu do wyłapania różnych rodzajów dźwięków w lesie deszczowym. Hej, chodźmy sprawdzić, do czego jeszcze możemy użyć naszych zmysłów słuchu, wzroku i węchu. Do rozmaitych rzeczy, chodźmy! Wow, naprawdę wspaniale się z wami tańczyło. Ale tańczyliśmy tak długo, że straciłem orientację w terenie. Cóż, wiem, że powinniśmy iść do kolejnego ogrodu. A żeby się tam dostać, musimy przejść przez lasy północne. Ale gdzie są lasy północne? Tak, no pewnie, na północy. Północ jest kierunkiem. Tak, a do wyboru mamy cztery kierunki. Północ, wschód, południe i zachód. Tak, a my musimy iść na północ. O, niełatwo to zapamiętać. Wiecie, dobrym sposobem na zapamiętanie kierunku świata jest takie śmieszne powiedzonko. Brzmi ono tak. Piękny wieczór po zachodzie.
Ale śmieszne. Cóż, wiemy, że piękny zaczyna się na P, więc to północ, a wieczór wschód. Po południe i zachodzie zachód. Tak, nauczyliśmy się wszystkich kierunków i musimy udać się na północ. Gdybym tylko wiedział, gdzie jest północ. O, poczekajcie, ja zawsze staram się mieć ze sobą mój kompas. Ten kompas jest rewelacyjny. Spójrzcie tylko. Tak, wiecie, że kompas to urządzenie, które pomaga znaleźć północ i wskazuje, gdzie mamy iść? Tak, w środku kompasu znajduje się magnes, który mówi naszej małej czarnej strzałce, żeby wskazała północ. Więc jedyne, co muszę zrobić, to ustawić go tak, żeby wskazywał P. I już wiem, że północ znajduje się tam. No a za lasami północnymi jest następny ogród. Ha, tak! Ale się cieszę, że wspólnie go zwiedzimy. No dalej, chodźmy już. Spójrzcie na te wszystkie piękne kwiaty. O, są takie ładne i niesamowite. Takie drzewa kwiatowe jak to są wspaniałe, ponieważ gdy już urosną, duże i wysokie, to zaczynają wypuszczać malutkie pąki. Widzicie? Jak te. Tak, to takie malutkie, drobne kwiatuszki. Bardzo urocze. Te pąki po jakimś czasie zaczynają się rozwijać, rozkładają się i kwitną. Ale tylko trochę. Tak, a potem w końcu otwierają się i stają dojrzałymi kwiatami. Tak, zobaczcie, jakie są ładne. Ten jest różowy i biały i ma trochę żółtego. To takie super. O, i bardzo słodko pachną. Tak, hej. Mają zapach. A węch to kolejny z naszych pięciu zmysłów. Wow, nauczyliśmy się już o tylu zmysłach. Te kwiaty są niesamowite. Wiedzieliście, że nie tylko ładnie pachną, ale wytwarzają też tlen, którym potem oddychamy? Dbają o nasze zdrowie i bardzo słodko pachną. Cóż, nie mogę się doczekać odkrycia innych niesamowitych kwiatów. Tak, ruszajmy! Patrzcie na to! Jest tu całe mnóstwo różnych kolorowych kwiatów! O, tak! To jest tutejszy ogród kolorów i rośnie w nim wiele bardzo ładnych roślin. Tak! Zobaczcie! Mamy kwiaty, które są w kolorze żółtym, takie, które są całe białe, w kolorze czerwonym i w kolorze fioletowym. Tu jest tak wiele różnych kolorów, jest tak ładnie! Hej, a czy widzicie, co te rośliny mają wspólnego? Tak! Wszystkie rośliny łączy kolor zielony, dlatego że mają duże liście, które pobierają energię słoneczną. Fotosyntezą nazywamy proces, w którym rośliny pochłaniają energię słoneczną, żeby rosnąć i się rozwijać. Rośliny i kwiaty są naprawdę świetne i niesamowite. Nie mogę się doczekać dalszego zwiedzania ogrodów. Ruszajmy! Śmiało! Wow! Czy widzieliście te łupiny? Tak, te łupiny to owoce puchowca wspaniałego. Wow, to właśnie on. Przyjrzyjmy się. Puchowiec wspaniały jest rewelacyjny, a ten ma na imię McDonald. Cześć, McDonaldzie. Tak, jego owoce rosną wysoko i znajdują się właśnie w łupinach, ale niestety wcale nie są jadalne. Mają dużo takich czarnych nasionek, które przypominają strukturą bawełnę. Zjedzenie ich byłoby złym pomysłem. Cóż, chciałbym móc ich dotknąć, ale znajdują się za wysoko, a nie mogę się wspinać na to drzewo, bo hej, podejdźcie. Puchowiec wspaniały ma bardzo dużo takich małych kolców. Wszystkie te kolce dookoła drzewa odstraszają zwierzęta od podchodzenia i zjadania owoców. A kiedy ich dotknę, są bardzo, bardzo kłujące. Hej, dotyk jest jednym z pięciu zmysłów. Wow, dotyk to niezwykły zmysł. Jeśli dotkniemy jakiejś rzeczy, na przykład puchowca, to czujemy, że nas kłuje. Ale gdy dotkniemy na przykład tego liścia, to czujemy jego gładkość. To jest takie przyjemne.
Dotyk jest wspaniały! To było naprawdę fajne, uczyć się o puchowcu wspaniałym i o gładkich liściach. Cóż, to całe zwiedzanie sprawiło, że stałem się już głodny. I chyba nadszedł czas na jakąś przekąskę. Chodźmy, pewnie znajdziemy coś bardzo pysznego. Tak! Tak! Udało nam się! Doszliśmy aż do ogrodu warzywnego! Widzieliśmy tyle kolorowych kwiatów, a teraz możemy zobaczyć przepyszne warzywa! Chodźmy! Popatrzcie na to! To jest ogromne! Wow! Ta roślina jest taka duża! Tak! To jest kapusta galicyjska. Naprawdę dobra! Należy odciąć jej liście, ugotować je i przyrządzić z nich naprawdę dobry i zdrowy posiłek. Uwielbiam liście kapusty. Wow, popatrzcie na to. Ta roślina wygląda bardzo ciekawie. Jej liście nie są jadalne, a ta roślina to karczoch. Tak, odcinamy jego liście i jemy to, co jest w środku. Bardzo smaczne. Z karczocha można zrobić na przykład sos albo różne pyszne potrawy. O, zaczynam się robić głodny! Zobaczmy, jakie inne smakowite rzeczy można znaleźć w ogrodzie warzywnym. Szukajcie swoich ulubionych przysmaków. Wow, tu jest coś, co naprawdę lubię. To jest krzak z pomidorami. Wow, te wszystkie pomidory wyglądają zabawnie. Zazwyczaj są czerwone, ale te są zielone. Tak, widzicie je? Wow, spójrzcie na to. To zielony pomidor. Nie można jeść zielonych pomidorów. To znaczy, że są niedojrzałe, nie powinniśmy ich jeść. Ale gdy będą czerwone, to możemy je zjeść jako pyszną przekąskę albo pokroić w plastry i położyć jako dodatek na kanapkę. Cóż, nie chcę jeść tych pomidorów, ale na szczęście mam tutaj inne pyszne owoce, które zebrałem trochę wcześniej. Patrzcie, mam tutaj pomidory, grejpfruty, cytryny i truskawki! Tak! Tak się cieszę, że mogę spróbować tych wszystkich przepysznych owoców! Hej! Smak! To kolejny z naszych pięciu zmysłów i jest moim ulubionym zmysłem! Uwielbiam smakować pyszne jedzenie! Ale dobre! Tak! Ale to będzie pyszne! Hej! Mam doskonały pomysł. Co powiecie na to, żebyśmy zagrali w taką grę, w której sprawdzimy, które z tych produktów są słodkie, gorzkie, kwaśne lub pyszne? Zobaczmy, okej. Położę to właśnie o tutaj. Dobra, najpierw zacznę grę od cytryny. Cytryna jest bardzo, bardzo dobra. A jak myślicie, czy będzie ona słodka, czy kwaśna, czy gorzka? Okej. Ta cytryna jest bardzo, bardzo kwaśna. Jest bardzo kwaśna, ale też bardzo dobra. Dobry strzał. Okej, czas na kolejny owoc. Dobra, teraz spróbujemy grejpfruta. Tak, grejpfrut jest kolejnym z naszych cytrusów. Jak myślicie, czy grejpfrut będzie słodki, czy kwaśny, czy może będzie gorzki? Okej, zobaczmy! To zaczynamy! Zaczynamy! Jest całkiem pyszny. Grejpfrut jest bardzo słodki, ale jest też trochę gorzki. Obie odpowiedzi są dobre. Tak jest! Okej, kontynuujmy. Spójrzcie na to. Pewnie wiecie, co to jest. To jest przepyszna truskawka. Myślicie, że ona będzie słodka? Czy kwaśna? Czy gorzka? Chyba wiem, jak ona smakuje. Tak, ta truskawka jest bardzo słodka. Tak, ale pyszna. Dobra. Spróbowaliśmy wielu rzeczy, ale została nam ostatnia. Jest to pomidor. Wiecie, zawsze jadałem go jako dodatek, ale chyba nigdy nie jadłem go samego. Zobaczmy, jak myślicie, czy ten pomidor będzie słodki, kwaśny, czy może gorzki? Okej, spróbujmy.
No, jest naprawdę przepyszny. Jest odrobinę gorzki, ale ma naprawdę bardzo ciekawy smak. Ogromnie lubię pomidory. Świetna zabawa. Wezmę jeszcze jeden kęs. Pyszny! Wow, cieszę się, że zagraliśmy w grę w próbowanie rozmaitych smaków. Cóż, naprawdę dobrze się bawiłem. Zobaczmy, czy możemy wspólnie odkryć coś jeszcze i może znajdziemy kolejnego dinozaura. Och, byłoby świetnie! Tak, chodźmy! Wspólna wyprawa do ogrodów to była super zabawa! Widzieliśmy tak wiele niesamowitych roślin i kwiatów i nauczyliśmy się o 5 zmysłach. Hej, może zagramy w grę, w której używamy wszystkich zmysłów? Tak! Już czas na bąbelkowe laboratorium! Użyjemy tego pudełka sensorycznego. Tak, zamierzam zgadywać, co jest w jego wnętrzu. Ale nie będę tego widzieć. Tak. Co się kryje w środku? Nie mam pojęcia. Okej. Zobaczmy, czy uda mi się zgadnąć. Okej. To jest twarde na zewnątrz. I... jest trochę wilgotne i oślizgłe w środku. Czyli twarde i miękkie? Okej. I do tego całkiem długie. Tak, jak sznurek. Tam jest chyba dużo sznurków, które wydają się wilgotne. Może to dżownice? Co to może być? Hej, chyba wiem, co to jest. To musi być spaghetti. Zobaczmy, czy mam rację. Okej. Patrzymy. Tak, mam rację. To spaghetti. Wow. Spójrzcie na to spaghetti. Gdy już je widzimy, to wiemy, co to jest. Tak, możemy je zobaczyć i możemy posmakować. Pycha. Smakuje bardzo dobrze. I możemy go dotknąć. Nie możemy go usłyszeć, ale możemy powąchać. Cóż, nie pachnie właściwie jakoś szczególnie. Nie jest to brzydki zapach, ale nie wiem, czy jest też ładny. Pachnie po prostu jak spaghetti. Okej, zgadliśmy, że to było spaghetti. Zobaczmy, co jeszcze jest w pudełku. Dobra, zaczynamy. To jest bardzo miękkie. Wow, cokolwiek to jest, przyjemnie wkłada się w to palce. Tak, całkiem miękkie. Wow, i można to podnieść. Wow, słyszycie to? Tak, kiedy ściskam, brzmi jak pękające bąbelki. Wow. Jest wyjątkowo miękkie. Chyba wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to slime. Sprawdźmy, czy mam rację. Zobaczcie, co to jest. Nie widziałem tego, więc nie wiedziałem, jakiego jest koloru. Ale patrzcie, to mój ulubiony kolor. Niebieski. Ale rozciągliwe. Trochę się oderwało, ale nie szkodzi, bo łatwo można to połączyć. Wow, można tego dotykać i widzieć, że jest niebieskie. Pachnie świeżością i czystością. Podoba mi się zapach tego slajmu. Tak, i jego dźwięk. Tak, ale nie chciałbym go posmakować. Tak, nie sprawdzajcie smaku slajmu. Na pewno jest bardzo niesmaczny. Zmysły są naprawdę niesamowite. Tak. Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, to wystarczy tylko, że wyszukacie moje imię. Hej, czy przeliterujemy je razem? Okej, zaczynajmy. B-L-I
P-P-I. Blippi. Dobra robota. Okej. Wracam do sadzenia kwiatów. Dobrze. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa. O, hej. To ja, Blippi. Zobaczcie, co my tu mamy. Wow, to jest waga. Tak, kładziemy jedną rzecz po tej stronie, a drugą po tej stronie. Albo kilka rzeczy. To, na którą stronę waga się przechyli, pokaże nam, co jest cięższe, a co jest lżejsze. Okej. Spróbujmy czegoś naprawdę prostego. Zdejmę te pojemniki. Co według was jest cięższe, a co może być lżejsze? To piórko? O, łaskocze. Czy kamyk? Tak. Jestem pewny, że to kamyk okaże się cięższy niż piórko. Gotowi? Tak. Widzicie, że ten kamyk jest niżej? Tak, ponieważ ta strona jest cięższa. Okej. Mam jeszcze jeden pomysł. Co wy na to, żeby położyć kilka tych piórek? Uuu! Tak. Bardzo dużo piórek. Wow, te piórka są takie kolorowe. Żeby zrównać ciężar, musimy dołożyć pojemnik także po tej stronie. Okej, teraz sprawdźmy, czy te wszystkie piórka ważą więcej czy mniej niż ten oto kamyk. Gotowi? Ho, ten jeden kamyk jest cięższy niż te wszystkie piórka. Wow! Wow! To jest takie super! Okej. Odkładam ten kamyk na bok. Pojemniki na wagę. Wow! Musimy utrzymać tu porządek, bo mamy jeszcze wiele rzeczy do zważenia. Okej. No dobrze. Hej! Spójrzcie tutaj! Co to są za owoce? Wiecie? Tak! To jest jabłuszko. A to jest pomarańcza. Pycha! Uwielbiam owoce. I uwielbiam warzywa. Okej, sprawdźmy. O, one ważą mniej więcej tyle samo. Ciekawe, co okaże się cięższe, a co będzie lżejsze. Gotowi? 3, 2, 1. Wow, widzicie to? Tak. To jabłko jest cięższe. Wow. Jest też większe. Ale to nie zawsze działa w taki sposób. Pamiętacie? Tak. Piórek było bardzo dużo. Za to kamyk był malutki. Ale to piórka. Tak, były lżejsze od kamyka. Bo to zależy od gęstości. Tak, już pokazuję. Spójrzcie na to. Wow, mamy tu klocki. Akurat one są w miarę... Wow, lekkie. Wow, widzicie? Ten jeden prawie wcale nie poruszył wagi. Okej, patrzymy, co będzie się działo. Okej, po tej stronie mamy 4, właściwie weźmy tylko 3. Okej, teraz kładziemy takie same klocki tutaj. Weźmy ich 5. Jak myślicie, co będzie cięższe? Tak, mieliście rację. 5 klocków o tym samym rozmiarze i tej samej wadze jest cięższych niż 3 klocki tego samego rozmiaru i wagi. Haha! Wow! Okej, dobra. Wracajmy do ważenia przedmiotów. Okej, odkładamy kamyki tutaj. Zbieramy wszystkie te piórka. Musimy tu po sobie posprzątać. Świetnie! Odkładamy tutaj. Chociaż są takie słodkie i ładne. Okej. Porząsiu. Teraz zważymy nasze dinozaury. Mamy T-Rexa. Okej, możesz stanąć sobie tutaj. Op. A może krótka drzemka. Właśnie tak. A tutaj mamy Triceratopsa. Okej, sprawdźmy, która zabawka waży więcej. Niestety nie znam wagi prawdziwych dinozaurów, ale sprawdźmy te zabawki. Tak! Ten T-Rex jest cięższy niż ten Triceratops. A co jeśli postawimy obok niego brontozaura?
No dobra, gotowi? Ci ważą zdecydowanie więcej. Okej, panom już dziękujemy. Uwaga, teraz przed nami eksperyment. Okej, tu mamy ryż, a tu mamy wodę. I wsypujemy tę samą ilość ryżu do balonu i tyle samo wody też do balonu. Na przykład 1/4 kubeczka. I wtedy sprawdzimy, który balon jest cięższy, co oznacza, który z nich ma większą gęstość. Nasze balony będą podobnego rozmiaru. Nie, jednak będą tego samego rozmiaru. Tak, ponieważ 1/4 kubeczka to objętość. Doskonale. No dobra. Czasami to jest takie mylące. Okej. Czyli 1/4 kubeczka. Żeby wszędzie było tyle samo. Super. Okej. Odkładam na chwilę na bok. Muszę najpierw przygotować balonik. Świetnie. Proszę bardzo. Użyję do tego lejka, bo inaczej będzie zamieszanie. Okej. Zaczynamy. 1/4 kubka. Wiążę supełek. Okej, teraz wleję wodę. Dobra. Teraz wleję 1/4 kubeczka wody. Wow. Nie chcę rozlać wody. Gotowi? Wow, idealnie. Okej. Zrobię sobie porządek. Należy posprzątać. Uwaga. I kolejny supełek. Okej, czyli tak. Użyliśmy takich samych objętości. 1/4 kubeczka ryżu i 1/4 kubeczka wody. Teraz będzie najlepsza zabawa. Możemy położyć balony na wadze i dowiedzieć się, który z nich ma większą gęstość. Który jest cięższy? Gotowi? Tak, w niebieskim jest ryż. Wow, ryż ma większą gęstość niż woda. Wow, ping! Hej, wiecie co jeszcze jest naprawdę ciężkie? Tak, naprawdę ciężkie są pojazdy budowlane. Tak, na przykład ta koparka albo ładowacz czołowy. Wow, a taka koparka jest o wiele cięższa niż ładowacz czołowy. Wow, hej, mam fajny pomysł. Skoro mówimy o wadze i maszynach, które są bardzo, bardzo, bardzo ciężkie, to może znacie jakąś maszynę, tę naprawdę ciężką, z niskim zawieszeniem, która zepchnie wszystko ze swojej drogi. Wiecie, co to za maszyna? Tak, patrzcie, jaką ma masywną szczękę. Tak, to jest spycharka. Hej, zapraszam na film o naszej wielkiej spycharce. Pracuje w upał czy mróz, niestraszny dla niej piach albo gruz. Wyrówna i drogę i grunt. Spycharka to maszyna cud. Zwykle cała żółta jest. Mówi się, że to ciężki sprzęt. Głazy z nią nie mają szans. Spycharka to jest wielki skarb. Przydaje się na farmie też. Usunie kamienie i co tylko chcesz. Z przodu pług wielki jest, z tyłu gryzak ma. Dzięki niej budowy czas krótko trwa. Wielką ma moc spycharka. Na gąsienicach przemieszcza się. Silnik jej potężny jest. Pracuje w upał czy mróz. Niestraszny dla niej piach albo gruz. Wyrówna i drogę i grunt. Spycharka
to maszyna, cud! Pracuje w upałczym ruchu. Niestraszny dla niej jak albo krzyk. Wyrówna i drogę, i ruch. Spycharka to jest wielki skarb. To maszyna. Jej nic nie zatrzyma, wiesz jak się nazywa. Ruszy co tylko chcesz. To maszyna. Jej nic nie zatrzyma, wiesz jak się nazywa. Ruszy co tylko chcesz. Ładujemy klocki, klocki gotowe. Teraz je przewozimy i opuszczamy. Opuszczone! Dwa klocki już załadowane! Pomyślmy, może ten kamyk przechyli tę szalę? Wow! Oczywiście, że kamyk wystarczył. Wow! Super się z wami uczyło o ciężarze i o wielkich spycharkach. Wow! Te maszyny są bardzo ciężkie! Kochani, to już koniec na dzisiaj. Ale... jeśli macie ochotę na więcej moich filmów, to wystarczy tylko wyszukać mnie w sieci. Przeliterujemy razem moje imię? Gotowi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Właśnie tak. No dobra, do zobaczenia. Pa, pa, pa. Okej, muszę to trochę posprzątać. Hejka, kochani, to ja, Blippi. Dziś złożymy wizytę zwierzętom w zoo. Chcecie poznać naszych nowych przyjaciół? Chodźcie! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej! To ja, Blippi! Dzisiaj jestem w zoo Woodland Park w Seattle w stanie Washington. Hej, spójrzcie na to! To są różne tablice informacyjne. Tak, tutaj widzimy mapę zoo. Ciekawe, jakie zwierzęta spotkamy w czasie naszej wizyty. O, może zobaczymy... niedźwiedzia gryzli? To by było super! Albo... o! To goryle też tu mieszkają? Ho-ho! I jest wiele innych gatunków zwierząt, takich jak flamingi. Wow! 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 Znacie to wysokie zwierzę? To jest żyrafa. Ona ma niezwykle długą szyję. To chodźmy jak najszybciej poznać te zwierzaki. Zapraszam! Ha, ha. Wow! Rozejrzyjcie się! Tak, to środowisko przypomina Alaskę. Albo wybrzeże Pacyfiku. Albo Kanadę. Ha, 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 tak, mam dla tego zwierzęcia mały poczęstunek, ale hej! Chcę, żebyście zgadli, jakie zwierzę może tutaj mieszkać. Tak, to niedźwiedź. I to bardzo duży niedźwiedź. O, jest brązowy. Tak, to jest niedźwiedź gryzli. Wow, to niesamowite. No dobrze, pozwolono mi rozłożyć te pokarmy dla naszego misia, żeby mógł je sobie spałaszować. Chodźcie. W tym pudełku mam mieloną kawę, widzicie? Tak, to jest normalna kawa. Teraz rozsypię ją tutaj na ziemi. Mam nadzieję, że miś się w niej wytarza. Niedźwiedzie lubią tarzać się w kawie. Jeszcze trochę tutaj. Tak. Gotowe. I może w tym miejscu nasypię. To już wszystko. No dobrze. Na razie odstawię pojemnik, a potem go zabierzemy, jak będziemy wychodzić. Okej. Spójrzcie na to. To są ciasteczka. Tak, niedźwiedzie gryzli uwielbiają ciasteczka. Więc tak po trochu je rozrzucę dookoła. Wspaniale. I jeszcze tu. A teraz spróbuję zrobić taką ścieżkę z ciastek. Hej, a co to jest? Przyprawa do piernika? Mniam! No dobrze, rozsypię ją tutaj na trawie i na ziemi. Okej, mam jeszcze kilka ciastek. Coś wam pokażę. Tak, w tym wiadrze mam pełno owoców i warzyw. Tak, ja też lubię owoce i warzywa. A to jest seler.
z masłem orzechowym i do tego z miodkiem. Mniam! Niedźwiadek dostanie winogrona? Mniam! I kawałki pysznych gruszek! Są tutaj też marchewki. Wow! I parę jabłek. I kawałek arbuza. Tak, położę tu parę ciastek na tej małej wysepce. No dobrze. Super. Owoce smakowicie pachną. I jeszcze trochę przyprawy do piernika. Gotowe. A teraz przejdę aż na tamtą stronę, żeby tam również położyć smakołyki. Wow! Nasz niedźwiedź będzie miał najprawdziwszą ucztę! Super! A teraz wracam po pojemnik, a za chwilę miś zostanie wypuszczony i zobaczymy, co mu najbardziej posmakuje. Wow, widzicie? To jest Kima! Kima to wielki niedźwiedź gryzli i właśnie zjada przysmaki, które mu zostawiliśmy. Dobra robota, chodźmy bliżej. Zobaczcie sami! Tak! To jest Dave! I Dave jest żyrafą! Niesamowicie wysoką! Proszę bardzo, Dave! Karmię żyrafę liśćmi sałaty rzymskiej. Dave wręcz uwielbia sałaty i liście. Hej, jak się masz? O, przyjrzyjcie się! Dave używa języka tak jak my dłoni, żeby wziąć jedzenie i włożyć sobie do buzi. Wow, Dave jest taki super! Proszę bardzo, Dave! Świetnie! Okej, do zobaczenia! Idę odwiedzić inne zwierzęta! Chodźmy! Widzicie? Właśnie jesteśmy przy wybiegu dla goryli. Wow! To gorylica! Jest taka urocza! Opiekun dostarcza zdrową karmę, a dodatkowo goryle dostają przekąski. Lubię przekąski! Wszystkie te goryle tutaj to stado i razem tworzą zgraną grupę. Grupę rodzinną. Wow! Mieszkające tu goryle to głównie samice, z wyjątkiem dwóch. Widzieliście tego wielkiego? Tego z szarym grzbietem? Tak, ten goryl jest przywódcą tego stada. Mówimy na niego srebrnogrzbiety. Wszystkie te zwierzęta to są goryle nizinne. Wow! Jest tu także drugi samiec. Ale to jeszcze maluch! Wow, ale słodziak! A teraz zobaczymy, jak goryle jedzą. Spójrzcie na to! Tak, ten owad nazywa się kruszczyca. To rodzaj chrząszcza. Widzicie, czym się pożywiają? Wow! Tak, to wygląda jak banany. Mniam, ja też lubię banany. Wow! Widzicie, gdzie jestem? W laboratorium owadów. Tak, to właśnie tutaj owady spędzają czas. Tutaj jedzą i tu śpią. Tak, to jest ich własny pawilon. Wow!
Nigdy w życiu nie widziałem tylu tarantuli. Wow! A tu za szybą jest ciekawy owad. To straszyk nowogwinejski. Wow! Jest odlotowy! Wow! Widzicie, ile tu jest różnych gatunków robaków i owadów? Wow! A tu mamy... O, pająki! Nawet jadowite pająki. Nie radziłbym wam otwierać tego terrarium. Ale teraz przejdziemy do drugiego pomieszczenia i będziemy mogli obejrzeć różne fajne owady z bliska! Chodźmy! Wow! Podziwiajcie! To jest straszyk olbrzymi. Wow! Jakiego jest koloru? Tak! Tak! Ona ma kolor zielony. Poznałem, że to jest samica, ponieważ samce są brązowe, a ona jest zielona. Tak, do złudzenia przypomina liść. Tak, wygląda jak zielony liść, a chłopiec tego gatunku wygląda jak brązowy liść. Wow! Straszyki olbrzymie to najcięższe owady na świecie. Tak, ta samica jeszcze nie jest dorosła, a już jest wielka. Wow! Wygląda jakby robiła gimnastykę. Ale śmiesznie. Wow, ten owad jest fantastyczny. Wow, ale czad. Tak, ten owad to jest pająk. Wow, naprawdę olbrzymi pająk. To jest gatunek o nazwie ptasznik chilijski różowy. Wow, hejka! Kiedyś bardzo bałem się pająków, ale już się nie boję. On wygląda bardzo przyjaźnie. Tak, gdyby tylko wszedł mi na rękę, to wcale by mnie nie ugryzł. To naprawdę miły pająk i wygląda bardzo fajnie. Cały kosmaty. Tak. To pajęczyca, a nie pająk. Wow. I ma już około 17 lat. Wow. Jaki uroczy mały owad. Nie, mały nie. Raczej wielki. Wow. Co to za owady? To są kruszczyce paskowane. Wow, mają śliczny połysk. Tak, na ich pancerzu są dwa kolory. To zielony i żółty. O, widzicie czułki? To samce, one mają czułki. Te czułki są koloru czerwono-pomarańczowego. Wow, spacerują po kawałku drewna. Uwielbiają owoce, które spadły z drzew. Mniam, też lubię owoce. Wow. A to co? Na płytce pleksiglasowej mam grupkę mięczaków. Tak, to są ślimaki tajtańskie. Wow, słodziaki! Popatrzcie tylko na ich maleńkie, twarde muszelki. Te muszelki je chronią. Wow, te ślimaczki pochodzą z wyspy o nazwie Tahiti. O, uwielbiam Tahiti, jest tam tak słonecznie i pięknie. Ale niestety nie znajdziemy tych ślimaków w naturze. Obecnie żyją tylko w ogrodach zoologicznych. Chcemy odtworzyć ich populacje, by wróciły do środowiska naturalnego. Na razie możemy je obserwować i patrzeć, jak jedzą pokarm. Hej, hej! Prawda, że super było poznać te wszystkie ciekawe zwierzęta w czasie naszej wycieczki do zoo? Tak, super frajda! Niestety, musimy się już pożegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Świetnie! A ja idę dowiedzieć się więcej o zwierzętach! Na razie! Blippi! Ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Hej, to ja, Blippi! Patrzcie, gdzie wylądowałem! Obłęd! Jesteśmy w ośrodku narciarskim w Leavenworth. Leavenworth w stanie Washington.
To kraina zimowych szaleństw, kochani. I będziemy się super bawić, bo śniegu jest fura. Zapraszam! O, raju, jakie to było fajne! Widzieliście, jak zjechałem? No, na tej dętce zjechałem aż z tamtej górki. No dobra, nie była aż taka duża. Ale hej, tam dalej jest dużo większa górka i jest nawet wyciąg, który nas tam może wciągnąć. Kto by się chciał męczyć i wchodzić pod górę? Za chwilę wam wszystko pokażę, ale najpierw... Patrzcie, tu mamy naszą dętkę. Wow, nasza dętka ma elegancki czerwony pokrowiec. Wow, pokrowiec ma oczywiście chronić dętkę, bo ta prawdziwa dętka jest czarna i cała gumowa. Widzicie? A tutaj, patrzcie co mam, to jest smycz, a to jest kółko. Zaczepi się na haku wyciągu, a wyciąg pociągnie nas aż na sam szczyt. Woohoo! Wow! Chcecie się przejechać? I jestem, co my tu mamy? Ta wielka maszyna. O rety, ile tam kabli, ile zębatek. Chcecie zobaczyć? Jacie, jakie zębatki. Szybko się kręcą. I dzięki temu, że tak się kręcą, to dają siłę tej linie z hakami. O tymi tu. O tymi tu. Także lina może spokojnie wciągnąć dętkę i człowieka na górę. No dobra, podczepiamy dętkę? Zaraz zobaczycie, jak to działa. Słuchajcie, a może mała zabawa? Wspólnie policzymy, ile tu mamy dętek. Zgoda? Jedna! Dwie! Trzy! Cztery dętki! Fajnie było, brawo! Policzyliśmy razem do czterech. To może teraz inna zabawa, też całkiem prosta. W jakim kształcie jest ta dętka? Kwadrat to nie jest. To może trójkąt? Nie. To ten sam kształt, co opona. Tak! Pewnie, że koło. Woohoo! Jesteście super! Hej, a co ja mam? Wiecie, co to jest? To czarna gumowa mata. Straszliwie ciężka. A to jest szary dywan. Tak, dokładnie taki, jak pewnie macie w domach. Właśnie, te maty i dywany leżą sobie na dętkowym torze, żeby nas trochę wyhamować. Gdyby ich nie było, tak byśmy się rozpędzili, że wylecielibyśmy z trasy. Ho, ho, ho! Idziecie? O, mamo, no to jadę! Wow! Pędziłem do was jak szalony! To było naprawdę super! Wow! A co to jest? Znalazłem fantastyczny pojazd! Uwielbiam jeździć w góry, bo mają tu tyle dziwnych maszyn i pojazdów do utwardzania tras. To idziemy zobaczyć? Jacie! Też to widzicie? No, to jest gąsienica. Tak, ten pojazd śmiga na gąsienicach. Ciekawe, co? Zwykle pojazdy mają koła i opony, a tu niespodzianka. Jego gąsienice wbijają się w śnieg i dzięki temu nie ślizga się i nie zapada. Haha, przejedziemy się?
Ups, jadę do tyłu. Lepiej. A co ja mam? Widzicie, co robię? No, jadę na rowerze. Nie dziwi was, że jeżdżę rowerem po śniegu? Właśnie, zazwyczaj rowerem jeździ się po szosie, po ścieżkach i ubitych drogach. Ale tu was zaskoczę. Widzicie te olbrzymie opony? Obłęd. Są wielkie i bardzo szerokie. Wow. Tak. Są o wiele szersze niż w zwyczajnym rowerze. To opony do tak zwanych fatbike'ów. Są grube i działają trochę jak gąsienice, dzięki czemu się tak nie ślizgają. Wow, ten rower ma potężny bieżnik. No to jazda! Wow! To jest śnieg! Zdecydowanie zimny! Gdy na dworze zimno jest, ciepłe ubrania włóż. Kakao w domu ciepłe, potem zrób. Hej, ale gorące! Cały świat biały dziś jest, wyjdźmy więc bawić się. A może na snowboardzie zjechać chcesz? No to lecimy! To zimowy czas, kiedy wciąż pada śnieg. Swą czapkę włóż i rękawiczki też. Rzucamy śnieżkami, choć tak mroźno jest. Z rodziną bawmy się, przyjaciół też weź. Zima przyszła do nas. Chodźcie, zobaczymy, co tu mają fajnego. Jeśli pragniesz dostać się gdzieś, to skuter śnieżny musisz mieć. On nie ma kół, on gąsienicę ma, a z przodu płozy dwie. To zimowy czas, kiedy wciąż pada śnieg. Swą czapkę włóż i rękawiczki też. Rzucamy śnieżkami, choć tak mroźno jest. Z rodziną bawmy się, przyjaciół też weź. Zima przyszła do nas. Zima przyszła do nas. Zima przyszła do nas. Cieszę się, że byliście dziś ze mną. Wspólna zabawa w śniegu to wielka frajda. Uwielbiam wszystkie pory roku. A w zimie można robić mnóstwo niesamowitych rzeczy. No nic, to już tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je sobie razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! To co, do zobaczyska. Pa, pa! O, cześć!
Cześć, to ja, Blippi. Mam dziś wszystko, czego trzeba pod namiot, bo nie uwierzycie, dzisiaj będziemy biwakować. Uwielbiam spędzać czas na dworze. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Ile tu różnych roślin, ile pniaków, ile drzew. Widzicie to? Jakiś owad. To chyba jest gąsienica. Hej, dzień dobry, gąsieniczko. No dobra, nie ma co się zatrzymywać, bo chciałbym jednak dotrzeć na biwak przed wieczorem. Hej, ja cię kręcę, ale piękności. Widzicie to? To jest oczywiście paproć. Czadowa i jaka wielka. Paproć jest zielona. Hej, a tam mamy drzewo. Oj, przepraszam, paprotko, tutaj. Widzicie? To coś, to jest drzewo. Zresztą wiecie, co to drzewo. Pokryte jest grubą korą i rośnie na nim puchaty mech. A jakie wysokie to nasze drzewo. Wyższe ode mnie z 10 razy, myślę. No dobra, ciekawe, co jeszcze kryje się w lesie. Wow, hej, patrzcie, znowu jakiś owad. Dzień dobry. Czy mi się wydaje, czy to jest ważka? Jak się pani ma, pani Waszko? Jak życie? Okej. To co, idziemy dalej? O, mamo! Jaki pająk! Cześć, pająku! Ładny dzisiaj dzień! Pozwól, że cię przeniosę tu na bok, dobra? Żeby nikt cię nie zdeptał. To co? W drogę, kochani! O! Chwila, moment! A kogo ja tutaj widzę? Co to mogą być za owady? To są modliszki. Wow, przepiękne są. Patrzcie, wyglądają mniej więcej tak. Witajcie, jestem zielona modliszka, cześć. Nieważne. Już niedaleko, kochani. Nie ukrywam, że jestem zmęczony. Wow! Gdzie ja trafiłem? Ale genialne miejsce na obóz! Wow! No dobra, to chodźcie ze mną. Słuchajcie, rzucam na trawę cały sprzęt. Namiot na ziemię, kijek na ziemię. Chyba napiję się wody. Okej, wypakowuję z plecaka wszystko, co wziąłem na kemping. Tak! I jasne, że pamiętałem o piankach. Pycha! Będą z tego obłędne smorsy. Mam tu jeszcze krakersy. Hej! Najlepsza czekolada! Jedliście już kiedyś smorsy? Smorsy, morsy! Ale rym! Taki żarcik. Mój opiekacz do pianek. Patrzcie, to kolorowanka! Położę się potem w namiocie i będę kolorował. Nie mogę się doczekać. No dobra, chcecie wiedzieć, co tu jeszcze mam? Okej, przede wszystkim jest woda. O tutaj, wodę trzeba mieć ze sobą zawsze. Tak, żeby nie paść z pragnienia. Mniam, woda jest naprawdę super. A tu jest mój pomarańczowy stworek śpiworek. Taki wygodny i cieplutki. A to moje niebieskie krzesło. Później je sobie zmontuję blisko ogniska i będę siedział i patrzył w ogień. I opiekał pianki, macie rację. No dobra, okej. Mam tutaj elegancką lornetkę. Widzicie to? Będę mógł sobie oglądać zwierzaki, które są bardzo daleko. Albo ptaki. Jednego już widzę. Dzień dobry, ptaszku, tu jestem. Okej, lornetkę odkładam na bok. A to jest lampka, fajna, co? Bardzo jasno świeci. Jak się zrobi ciemno, będę coś widział. I gigabidon. Mam tu prawie 4 litry czystej wody. Jak już zjem i będę szedł spać, to zaleję wodą ognisko. Bo przecież nie chcę spalić lasu, prawda? To by było bardzo smutne. O, hej, mój kij wędrowniczek. Bez niego nigdzie się nie ruszam. Pomaga mi utrzymać równowagę podczas pieszych wędrówek. I zapomniałbym o najważniejszym, mój namiot. To mój nowy dom.
bo gdy zamierzamy nocować w lesie, musimy mieć jakieś miejsce do spania, prawda? Tak. Sprawdźmy, co jest w środku. Zaraz będę rozstawiał namiot. Gotowi pokazać wam? To nie takie proste. Wow! Ten pałąk idzie przez całą długość namiotu. I patrzcie, tu mam kolejnego koleżkę. A teraz będzie zabawnie. Podniesiemy namiot! Wszyscy gotowi? I jak to wygląda? Chyba nie najgorzej, co? Spokojnie można już w nim spać. Wow. O kurczę, zapomniałem zdjąć buty. Tak, zanim wejdziemy do namiotu, zdejmujemy buty. Nie chcemy nanieść do środka błota ani brudu. I super, zamykamy się. Wow. O raju, jak tu jest fajnie. Okej. Kolorowankę odłożę tutaj. I teraz muszę wyciągnąć swój ukochany śpiworek. Tak, mój pomarańczowy śpiworek. Wow. Wow. Wystarczy. To rzucimy sobie tam. I teraz rozkładamy. Wow. W śpiworach naprawdę dobrze się śpi. Serio, chyba nigdy nie zamarzłem w śpiworze, a nocy bywają zimne. Okej, wsuwam się. To nie jest proste. Wow. Wow. I co? Na 100% dziś nie zmarznę. No dobra. O, już wiem, co fajnego porobię. Pokolorujecie ze mną? Mam tutaj chyba jakieś fajne kredki. Uwielbiam kolorowanki. Zawsze biorę je pod namiot. A czemu? Bo kolorowanie to naprawdę świetne zajęcie. Bardzo kreatywne. To fantastyczna zabawa. Lubicie kolorować? Tak. I zawsze można namalować coś wyjątkowego. Patrzcie, pokoloruję to drzewo. O tak. Blippi zaprasza do domku na drzewie. O, jak pięknie. Tak, możecie wypełniać kolorami gotowe rysunki albo znaleźć pustą stronę i wtedy narysować to, na co macie ochotę. Na przykład niebieskie kółko, dwa kółka i do tego uśmiech z małym jęzorkiem. Okej, okay. Hej, co my robimy w namiocie? Przecież na zewnątrz można robić tyle fajnych rzeczy. Chodźcie na dwór pobawić się w chowanego. Zgadzacie się? Uwielbiam bawić się w chowanego. To tak, ta gra polega na tym, że ktoś musi się chować, a ktoś inny musi go szukać. Tak, okej. Okay. Ja się chowam, a wy szukacie. To, dobra, gotowi? To może policzcie do 5 i zamknijcie oczy, gotowi? 1, 2, 3, 4, 5! Hop, hop! Widzicie mnie? Widzicie czy nie? Tak! Hej, hej! Jestem tutaj! Uhuhu! Dobra robota! To była świetna zabawa!
To ognisko naprawdę pięknie płonie, co? Pamiętajcie, z ogniem nie ma żartów. Musimy być bardzo ostrożni. Tak, ja rozpaliłem ten ogień. A jestem, jeśli nie zauważyliście, całkiem dorosły. Dzieci nigdy nie powinny same rozpalać ogniska. A jeśli przy nim siedzą, to zawsze w towarzystwie dorosłej osoby. A gdy nikogo nie ma, to powinny zawołać: hej, dorośli, chodźcie do ogniska, bo zostaliśmy sami. I hej, skoro mowa o bezpieczeństwie, wspominałem już, że mam tu 4 litry wody. A konkretnie 3,8 litra. Ważne, żeby tam, gdzie jest ogień, zawsze była w pobliżu woda. Gdyby się okazało, że płomienie mocno szaleją, polewajcie je delikatnie wodą. Tak, i gaście. Patrzcie, nasze ognisko jest dobrze zabezpieczone. Widzicie ten murek z cegieł, który tu zbudowałem? Tak, tak. Ogień nie ucieknie i nic się nie zapali. I kolejna ważna rzecz. Pamiętajcie, żeby nie było żadnych gałęzi czy liści nigdzie nad ogniskiem ani wokół niego. Tak. Skoro zabezpieczyliśmy nasze ognisko, to chyba najlepszy moment, żeby upiec pianki. Wiecie, jak smakują pianki z ogniska? Są rewelacyjne. Jak zjecie jakiś dobry obiad, to na deser polecam smorsy. O, już pokazuję. To tak, bierzemy pyszne krakersy. Patrzcie, czy to jest prostokąt? Dzielimy go sobie na pół. I teraz mamy 2 kwadraty. Pycha! Okej, to co dalej? Do tego pianka w kształcie walca. Tak, to jest walec. Fajny kształt, nie? Ale nie pieczemy walca. Pieczemy piankę oczywiście. Matko, jakie to dobre. Na razie wkładam piankę między krakersy, okej? Okay? Powiem wam, że chyba powinienem się trochę lepiej przygotować. Proszę bardzo. Tu mam talerz. Co dalej? Wyciągam kawał czekolady. O, miam. To jest 3. i ostatni składnik naszych smorsów. Czekolada jest pycha. No, patrzcie, ile malutkich prostokątów. Widzicie? Tak, czekoladowe prostokąty. Z połączenia małych prostokątów zrobił się duży prostokąt. Okej, to od czego zaczynamy? Nadziewamy pająka, nie pająka, tylko piankę, na długi patyk. Nie chcemy trzymać jej bezpośrednio nad ogniem, bo moglibyśmy się poparzyć. Pamiętajcie, żeby nie podchodzić za blisko do ognia. Tak, świetnie. Wow. I elegancko opiekamy naszą piankę. Tak jest. Opieka się na złoto. Wow, zaraz będzie gotowa. Wow. To wygląda naprawdę pysznie. Widzicie to? Uhohoho! Bomba! Już czuję, że będzie smacznie. No to teraz połóżmy naszą pyszną piankę na czekoladzie. A czekolada niech leży na naszym krakersie. I teraz, popatrzcie, kładziemy kolejnego krakersa. Delikatnie. O! Idealnie. Widzicie to cudo? To się nazywa pycha, pycha, pycha nad pychami. Mniam, mniam, mniam. Jemy? Obłęd. No to kochani, jak podjedliśmy, to teraz pośpiewamy. Właśnie tutaj rozbijemy obóz nasz, w pobliżu drzew i pod niebem pełnym gwiazd. Ognisko będzie, ogrzejemy przy nim się. Zaśpiewaj tę obozową pieśń. Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się pod namiotem, bardzo fajnie jest. Tutaj razem odkryjemy każdy szlak i wszystko zobaczymy, cały dziki świat. A wieczorem przy ognisku opowiemy sobie coś.
wspomnień takich nie mamy dość. Zaśpiewaj! Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się, pod namiotem bardzo fajnie jest. Można też w kajaku spędzić fajny dzień. Można wsłuchać się w piękny ptasi śpiew. Pod namiotem beztrosko płyną dni, lecz zawsze miej na komary płyn. Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się, pod namiotem bardzo fajnie jest. I wszyscy razem! Pod namiotem tak fajnie jest, więc wędkę spakuj, prowiant też ze sobą weź. Słońce świeci, bawimy się, pod namiotem bardzo fajnie jest. Morsy są najlepsze na świecie, a na biwaku można się naprawdę dobrze bawić. Ufam, że miło spędziliście ze mną czas. Tak? Kochani, niestety musimy się już żegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Okej, to ja może jednak zgaszę to ognisko, co? Tak, to będzie dym! Hej, to ja, Blippi! Przyłapaliście mnie na tym, jak wystukuję melodię na misce! Nieźle, co? Śmiechowe. Ale hej, dziś nie będziemy się uczyć grać na dziwnych instrumentach. Będziemy się uczyć, tak, lepić z ciastoliny. Jej, zobaczcie. Spójrzcie, mam taką masę w różnych kolorach. Wow, jej. Można z nią robić, co się zechce. Na przykład rozwałkowywać i robić różne rzeczy. Jej. Zrobiłem piłkę do bejsbola. Wow. No dobra, przyjrzyjmy się kolorom. Mamy pomarańczowy, biały, niebieski, fioletowy, zielony, czerwony, czarny i błękitny. Wow! Już za chwilę spróbujemy ulepić coś z ciastoliny. Tak, taką ciastolinę możecie zrobić według przepisu z rodzicami. Tak, gdy się już ją zrobi, można ją rozgnieść na placek, a potem wziąć foremkę i wyciąć różne kształty. Wow. Na przykład literki, z których ułożycie słowa, ale można też zrobić sobie odlotowy samolot. Och, będzie ekstra. Dobra, pierwsze, co musimy zrobić, to zebrać wszystkie potrzebne składniki do przepisu. Tak. I proszę, kartkę z przepisem kładę tu obok. To tak, potrzebujemy miski. Ale od razu mówię, że na waszym miejscu poprosiłbym dorosłego o pomoc, bo przy przepisie łatwo narobić bałaganu. No i jest dużo różnych składników, tak. Dobra, zaczynamy. Na początek dodamy jedną szklankę mąki. Wow, okej. Otwieramy pojemnik. Tyle wystarczy. Nie musimy być tacy dokładni. Tak, mamy jedną szklankę mąki. Dodajemy. O, wow. Tak, z mąki powstaje doskonała baza do naszej ciastoliny. Okej, dobra. Zobaczmy. Dodajemy 1/4 szklanki soli. Dobra, zabawa zaczyna się przy mieszaniu składników. Okej, 1/4. Musimy nabrać soli. Tak. Idealnie. Gotowi? 3, 2, 1! Uhuhu. Ekstra? No dobra.
zaciskamy woreczek z solą. Tak, teraz trzeba dodać jedną łyżeczkę winianu potasu. Ale śmieszna nazwa. Taka zabawna. Winian potasu. Jedna łyżeczka. Mam kilka do wyboru. Dobra, już mam, to ta. I gotowe. Zaraz będziemy to wszystko ze sobą mieszać. Ale najpierw... Dodajmy do masy resztę składników. Dodajmy pół łyżki stołowej oleju. Okej, wow. Cóż, możliwe, że się pobrudzimy. Dobra. Świetnie. Teraz zakręcamy słoik. Tak, żeby nie rozlać oleju. Uwierzcie, nie chcecie tego zrobić. Okej, co tam jeszcze? Pół szklanki H2O. Wiecie, co oznacza H2O? Tak! Wodę. Uwielbiam wodę. Okej, pół szklanki. O tak. Dobrze. O, hej, spójrzcie. Zapomniałem zamknąć mąkę. Pamiętajcie, żeby to zrobić. Okej, odsuńmy wszystkie składniki na bok, bo w końcu przyszła pora, by to wszystko zmieszać. Ale zanim to zrobimy, dodamy trochę kolorów. Dowolny, jaki tylko chcecie. Jeśli o mnie chodzi, chociaż mam już ciastolinę w kolorze zielonym, myślę, że zrobię kolejną, ale tym razem odrobinę jaśniejszą. To otwórzmy barwnik i dodajmy zielonego. Nie wiem, ile powinienem dodać, ale wydaje mi się, że wystarczy. Teraz dodamy do naszej masy trochę barwnika żółtego. Dzięki niemu nasza masa będzie miała kolor jasnozielony. I gotowe! Wow! Nieźle sobie poradziliśmy, prawda? A teraz... wymieszajmy! Wow! Wygląda ekstra! Wow! Widzicie? Wow! Dobra, nie przestawajmy mieszać! Wow, tak! Udało się! Wow, zobaczcie! Wow! Wow, domowa ciastolina! Wow, zrobiliśmy piękny zielony kolor. Brawo! Ciekawe, jaki kolor będzie miała ciastolina, którą zrobicie w domu. Zobaczcie, co możemy z nią zrobić. Co tylko chcecie. Możemy ją zgnieść na placek. Patrzcie, sztuczka. Gdzie ona jest? O, ho, ho, ha, ha, śmieszne. Dobra, zdejmijmy ją. Wow, cudnie. Okej, a teraz użyjemy foremek. Tak, foremek do ciasta. Ale ciastoliny... Na pewno nie powinno się jeść. Nieważne, jak smacznie wygląda, okej? Dobra, to... pamiętacie ten samolot? Wow! Tak! Zobaczcie! Dobra, teraz dociskamy... spójrzcie! Wyciąłem samolocik! Trzeba go wypchnąć z foremki. Wow. Tak. Jej, doskonała robota. Wow. Wow. Okej. Odłożymy go na razie tutaj. Teraz weźmiemy wszystkie kolory, jakie mamy. Aha. A potem spróbujemy coś razem zrobić. Okej. Może odłóżmy zielony obok. Dobra, mamy samolot już zrobiony. Co my tu jeszcze mamy? O, mamy trochę literek. Mamy... pieska! Wuf, wuf! Poudajemy razem pieska? Gotowi? Wuf, 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 wuf.
dobry piesek, dobry. Okej, okay. Błękitny piesek. Brzmi bardzo śmiesznie, prawda? Dobra, wiecie co robić. Rozgniatamy glinkę tak, żeby była płaska. Dobrze, wystarczy. Teraz dociskamy. Dobrze. Wow, spójrzcie, co tu mamy. Odrywamy resztę. Wow, a teraz... O! Nie wierzę. To co to jest? Tak, to mały szczeniaczek. Oj, pomożemy ci. Położymy cię na stole obok samolotu. O tak. Jeden szczeniak i jeden samolot. Idealnie! O, hej, jak mówiłem, mamy tu całkiem sporo liter. Może ułożymy jakiś wyraz? Dobra, mamy literę B, P, I, L, B, P, I i jeszcze L. Pomyślmy, jakie znane nam słowo możemy ułożyć z tych liter. E-B, E-P, I-I, no i L. Już wiem! Tak, moje imię! Libi! Tak, możemy ułożyć całe moje imię, korzystając tylko z tych czterech liter. Patrzcie, to będzie tak. Na początku będzie B, I, L, i I, potem dwa P, a na końcu zrobimy drugie I. I tyle. Dobra, do dzieła. Okej, najpierw wybierzemy kolory. To może użyjmy niebieskiego. Tak, będzie dobry. Wyciskamy B, o tak. Super. O, zobaczcie, jak fajnie wyszło. Tak, w ten sam sposób u siebie w domu możecie ułożyć swoje własne imię. Okej, teraz weźmiemy fioletowy. O tak. Mamy niebieskie B. Tutaj. Tak. O, a teraz zrobimy L. Ekstra. Małe, śliczne, fioletowe L. Tak. Więc mamy BL, teraz czas na I. Jak mi wyszło? Tak. Wow. Okej. BL I. Tak. BL I. Co jest następne? Tak, P. I mamy tu dwa P. Użyjmy jednego z moich ulubionych kolorów. Tak, pomarańczowego. B, L, I, P. Potrzebne nam drugie. Użyjmy czarnego. Ale się świetnie bawię. Moim dłoniom chyba też się to podoba. Drugie P. Tak. Czyli mamy, chwileczkę, mamy B, L, I, P, P. Co nam zostaje? B, L, I, P, P. Tak, I. Użyjemy ciastoliny w kolorze jasno-czerwonym. Dobra, gnieciemy. B, L, I. P, P, I. Mamy to. O, i jak to wygląda? B, L, I, P, P, I. Tak. Dobra robota. No dobra. Przenieśmy teraz nasze literki na bok, obok pieska i samolotu. Właśnie tak. No dobra. Co powiecie, by zrobić jeszcze jedną rzecz? Hej, skoro mamy tu ze sobą tyle szablonów i foremek, tak, możemy... użyć jakiej tylko chcemy. Możemy zrobić gwiazdkę, albo serduszko, albo...
motylka. Tak, albo użyjemy innych narzędzi. Na przykład łyżeczki albo widelca. Zobaczcie, co robię, ale fajne. Używam widelca. Tak, jakbym pracował w ogrodzie. Tak, bo zanim posadzi się kwiatki, trzeba sprawić, by ziemia była bardziej miękka. Wow! Ojej, przez to drapanie jest tu sporo małych kawałków. Ale to nic. Zbiorę je dzięki tej sztuczce. Widzicie? Zbieram ze stołu kawałki, które wydrapałem widelcem, uderzając ciastoliną. Tak, niezła zabawa, co? Okej, ale zaraz. Hej, nie używaliśmy jeszcze tego zielonego. Spójrzcie, biorę do ręki łyżkę i wygrzebię z masy tak jakby pół gałki lodów. A potem jeszcze więcej? Jeśli mi się uda, może wygrzebię z ciastoliny całą kulkę. Spróbujmy. Gotowi? Tak! Spójrzcie! Udało się! Wow! Jej! Prawie jak kulka! Wow! Można wziąć ją w dłonie i troszkę popoprawiać. Tak, gotowe. Piłka do kosza. Uciekła mi. Cóż, fajnie było zrobić z wami różne dziwne rzeczy z ciastoliny. Bawiliście się tak dobrze jak ja? Tak, to była super zabawa. Użyliśmy różnych foremek, by wyciąć rozmaite kształty. Na przykład samolot. Tak. Piesek. Uf, 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 uf. I moje imię. Blippi. Cóż, to koniec tego odcinka, ale jeśli chcecie zobaczyć inne, wystarczy wyszukać w sieci moje imię. Przeliterujemy je razem? Gotowi? B. O. L. I, P, P, I. Blippi! Dzięki! Dziękuję, że mnie odwiedziliście. Na razie! Pa, pa! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Wow! Hej! To ja, Blippi! Wow! Widzicie, co leży za mną? Tak, to ścięte drzewa. Wow! Dzisiaj przyjechałem do portu w Olympii, która leży w stanie Washington. To drzewo zostanie pocięte i wywiezione do różnych krajów i tam zbudują z niego domy. Stan Washington jest bardzo fajny, ponieważ za każde ścięte na jego terenie drzewo firmy wycinkowe muszą posadzić przynajmniej 3 nowe drzewka. Dziś będziemy zwiedzać i poznawać port, ale najpierw, jak zawsze, zadbamy o bezpieczeństwo! Lubię czuć się bezpiecznie. Gotowi? Zaczynamy zwiedzanie portu! Wow! Czy wy to widzicie? To nazywa się dźwig i jest przeogromny! Uwielbiam dźwigi, bo mogą chwytać rzeczy z ziemi i podnosić je bardzo, bardzo wysoko do góry! Tak, naprawdę ciężkie rzeczy. Idę obejrzeć z bliska ten dźwig. Wow! Spójrzcie na to! To są ogromne koła z oponami. Tak, opony są czarne, ale koła są koloru niebieskiego. A czy zauważyliście także, że są podwójne? Tak, pierwsze i drugie. Tak, nie wystarczy jedno, potrzeba dwóch. Hej, mam pewien pomysł. Może policzymy wspólnie wszystkie te koła z oponami. Uwaga, zacznijmy od tej strony. Okej, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. 8 kół z oponami. Ale sekundeczka. Pamiętacie, jak mówiłem, że koła są podwójne? Okej, czyli mamy 8 razy 2. 8 razy 2 to daje 16. Tak jest. Ale momencik. Policzyliśmy tylko z jednej strony. Przecież mamy tyle samo kół po drugiej stronie.
czyli liczymy. 16 razy 2. O, to skomplikowane. Pomyślmy. 16 razy 2. 32 koła z oponami! Uhohoho! Tak jest! Wow, widzicie to, co ja? Przy dźwigu ktoś chyba pracuje. Podejdźmy i porozmawiajmy. Dzień dobry! Hej! Cześć, Blippi! Cześć, kim jesteś? Jestem Frank. O, miło cię poznać. Mnie też jest bardzo miło. Frank, co tutaj robisz? Zajmuję się konserwacją sprzętu w porcie, a dziś będę sprawdzał stan dźwigu imieniem Gottwald. Wow, Gottwald! Dźwig ma imię. Możemy tam wejść? No jasne, dobra, wchodzimy. Idziemy, chodźcie z nami. Ło, dotarliśmy! Zapraszam! Zapraszamy! Ło! Widzicie to? Wow! Ło. Teraz usiądę sobie w tym fotelu. Tu siedzi operator dźwigu. Ło! Patrzcie, jak wysoko! Ło! Wow! Ło! Tutaj jest ekstra! Jesteśmy jakieś 90 stóp nad ziemią. Lekko licząc, to około 30 jardów lub metrów. O, a widzicie tam te wielkie wiszące haki? Służą do chwytania przedmiotów. Można nimi chwycić wszystko. Na przykład kłody lub łodzie, palety. Tak, w zasadzie wszystko. Ło, chodźcie tutaj zobaczyć. Ło, widzicie te stalowe liny? Tu jest wciągarka elektryczna. Ło, jest olbrzymia, patrzcie. A tutaj mamy rozdzielnię prądu. Wow, widzicie te podzespoły? Wow, kochani, tutaj też ktoś pracuje. Tutaj, w rozdzielni! Hej! Super! No dobrze, stąd musimy już wyjść. Wow! Teraz przechodzimy do maszynowni. Wow! Zobaczcie, jaki tu jest ogromny silnik! Frank, jaką moc ma ten silnik? Kolosalną. Ma 12 cylindrów. To podwójny, wysokoprężny turbodiesel. Wow! I to się nazywa mocny silnik. Wow! Zobaczcie, jaki potężny jest ten hak! Widzicie, jak to się buja? Widzicie, jakie to wielkie urządzenie? Wow! Tego się właśnie używa do podnoszenia tych najcięższych rzeczy. Idziemy dalej! Spójrzcie na to! To gigantyczny statek! Tak, ten statek jest przystosowany do przewozu dużych ilości drewna. Załadowany wypływa na ocean i dostarcza to drewno do innych portów. Wow! Hej, a co tu jest napisane? Wstęp wzbroniony. Wejście tylko dla osób upoważnionych. Haha! To przecież my! Chodźmy! Wow! Ależ ogromne kłody! Ile tu jest tego drewna? Myślę, że wspólnie powinniśmy je policzyć. Gotowi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 900 444, 10 445, 10 446, 10... O nie, pogubiłem się. Nic nie szkodzi, bardzo dużo.
Myślę, że nie powinniśmy dłużej przeszkadzać i wstrzymywać pracę. Proponuję, żebyśmy stąd sobie poszli, wtedy będą mogli ładować drewno. No dobra, idziemy! Wow! Tak wygląda mała łódka. Uhuhu! To jest łódka średniego rozmiaru. Wow! A to jest ogromna łódź! Która posiada również taką oto suwnicę. Ta suwnica podjeżdża na nabrzeże, spuszcza te wielkie pasy do wody i wtedy można podnieść z wody łódź. Albo można odwrotnie, czyli załadować jedną z tych stojących łodzi, przewieźć nad wodę i tu ją zwodować. Hej, spójrzcie na to! To są bardzo wytrzymałe pasy. Są niezwykle mocne. Ta maszyna może podnieść i przewieźć rzeczy o wadze 7 szkolnych autobusów. O, to strasznie dużo! Okej, lepiej zejdźmy im teraz z drogi, żeby mogli załadować łódź. To dopiero będzie coś. Wow! Ta suwnica jest strasznie wielka! Wow! Widzicie, co tu się dzieje? Tak, pasy są opuszczane w dół w kierunku wody. Kiedy się już całkowicie zanurzą w tej wodnej toni, wtedy ta łódź jakby wpłynie na te pasy. I potem pasy podniosą łódź i bezpiecznie przetransportują na ląd. Widzicie, co robią ci panowie? Używają tych tyczek, by przeciągnąć łódź ostrożnie i powoli, żeby w czasie przesuwania nie obijała się o nabrzeże. Tak, bo to może wcale nie być ich łódź, więc muszą się z nią obchodzić bardzo delikatnie. Dokładnie jak wtedy, gdy pożyczamy od kogoś zabawkę, wtedy o nią dbamy i traktujemy ją z szacunkiem. Wow! Czy widzieliście, jak wygląda podnoszenie łodzi? Tak, teraz jest już nad wodą. Kółka suwnicy będą jechać po betonie i dowiozą łódź na ląd. Uhuhu! Niesamowite! Czas na szorowanko. Wow! Patrzcie na to! Mamy tu sporo skorupiaków i jeszcze trochę wodorostów. Wow! Ale pyszotka. Ale nie dla mnie! Wow! No pięknie, jest jak nowa. Tak, ale chyba powinienem się już zbierać, bo jeszcze jest mnóstwo łodzi do obejrzenia. Tak, na przykład ta. Jest ich tak dużo. Kochani, dzisiaj się już pożegnamy, ale jeśli macie ochotę na więcej moich filmów, wystarczy wyszukać moje imię w sieci. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Lipi. Tak jest. No dobrze, to do zobaczenia. Pa, pa. Lipi. Ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi. Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Hej, 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 to ja, Blippi! Dzisiaj zabieram was do muzeum dla dzieci Zrób to sam w Olimpii w stanie Waszyngton. Coś czuję, że będzie super. Uwielbiam się z wami uczyć. Zapraszam! O, hej! Jaki elegancki plac budowy! To znaczy, że możemy tu coś zbudować. Co ja robię? Patrzcie na to! Musimy jakoś poskładać te kawałki drewna i jeśli zrobimy to poprawnie, to może nawet zbudujemy coś fajnego. Ja już prawie zbudowałem sobie taki dom. Widzicie? Tu mamy elegancki dach,
Tutaj jest szkielet mojego domu, no i ściany również. Jest w sumie wszystko. Brakuje tylko kawałka dachu i żwiru. A wiecie po co mi ten żwir? Wsypię go sobie do środka domu, tak. Uwielbiam żwirowe podłogi. Bo po co komu jakiś dywan czy kafelki? A dajcie spokój. Żwir jest najlepszy. To co? Bierzemy sobie łopatę. Aha, czekajcie. Wsiądę teraz do wywrotki. I pięknie. Wydaje mi się, że dojechaliśmy. I możemy spokojnie załadować nasz żwir na taczkę. Okej. Dobra, biorę łopatę, kładam ją do taczki, a potem podjeżdżam. I jesteśmy. Okej. To nasz żwir, czyli jak widzicie, fura kamieni. Trafiły mi się duże kamienie. Myślę, że będzie z nich kawał fajnej podłogi. Zresztą zobaczycie. No dobra, jeszcze jedna łycha. Może wystarczy. Świetnie, teraz zawieziemy nasze skarby do domu. I cacy. Mówię wam, taczki są takie wygodne. Zamiast dźwigać, można sobie wszystko ładnie przewieźć. Ojej, jak ja je tam wsadzę? Czekajcie, chyba mam pomysł. A gdybyśmy wzięli sobie taką deskę, to niby kawałek naszego dachu. Ale może na razie tak ją tu sobie ustawimy. I teraz podjeżdżamy naszą taczką i do góry. I będą lecieć kamienie. Gotowi? Mamy to! No i super! Zobaczcie, jaka podłoga! Elegancka, kamienna podłoga. Bomba! No i teraz dokończymy może w końcu ten dach. Aha, jakoś tak. Niezły kawał roboty, wam powiem. Dobra nasza. I oto powstał naprawdę świetny dom. Padam z nóg. Ale czekajcie, może zanim stąd uciekniemy, chodźcie, zobaczymy, jakie tu jeszcze mają narzędzia. Ale śmieszne. Tyle tu różnych sprzętów. A wiecie, jak to się nazywa? To jest tak zwany młot pneumatyczny. A wiecie, jak działa? Wow! Taki młot pracuje szybko góra-dół i rozpruwa ziemię. Wow! A co tu się czai? Patrzcie, to jest miarka. Służy do mierzenia różnych rzeczy. A to cudeńko to elektryczna wiertarka. Bo po co się męczyć i wiercić ręcznie jak można? O tak. Jaki wielki młotek. Można nim wbijać gwoździe na przykład. O mamo, patrzcie jaką ma wielką głowę. A to co to jest? Nazywa się to gwoździarka pneumatyczna. Używa się jej, żeby przymocować taki dach. Tak, gwoździami. Cik. Chcz, 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 chcz. To byłem ja, straszny niedźwiedź, który budzi się ze snu. Wiecie, że niedźwiedzie zawsze zapadają w sen zimowy? A żeby było im ciepło, wygrzebują jamy w śniegu. O, skoro mowa o śniegu, patrzcie na to, ale super lodowisko. No, kiedy woda zamarza, staje się czym? Lodem! Co wy na to, dzieciaki, idziemy na łyżwy? Czekajcie, najpierw musimy wybrać skarpetki. Ojej, które by tu... te mi się podobają. O, mamy problem, chyba się w tej ciupcie nie zmieszczę. To odkładam. No to może te w kropasy, jak myślicie? Okej, to co, zdejmuję buty?
O, widzicie? Mam już na nogach skarpetki, ale nie szkodzi. Skarpety na skarpety też wejdą. Widzicie, jaki jestem elegancki? I o to chodzi. Wszyscy gotowi? Ha, ha! 3, 2, 1! Wow! Mamo, ale ślisko! Lód jest okropnie śliski! No dobra, przed chwilą mówiłem wam, że to lód. Tak naprawdę to ciepły lód do ćwiczeń. I to są tak zwane skarpetkowe łyżwy. Hej, mam fajny pomysł. Jeśli chcecie, to może ja bym zatańczył dla was. Taka jazda figurowa w skarpetkach. Wchodzicie w to? To muzykę proszę! Kochani, teraz zapraszam was na dół. Chwila! Jesteśmy przecież w muzeum dla dzieci, więc możemy zejść na dół. Normalnie po schodach. Albo zjechać ze zjeżdżalni. Bomba! To ja wybieram niebieską zjeżdżalnię. Gotowi? To widzimy się na dole. Chyba sobie taką zamontuję w domu. Hej, hej! Wow! Czy mi się wydaje, czy ja trafiłem do portu? Wow, a co to jest? Jaki gigantyczny żuraw! Wow! Hej! A patrzcie, jakie śmieszne kłody! No, dwie kłody, które potem zostaną przerobione na drewno. To co? Zawiesimy może je na haku. Jedna kłoda? Dwie kłody? Trzy? Oj! Dwie. Trzy kłody. To teraz idę je wcisnąć na górę. Pięknie! Pięknie idzie! Bomba! Porwałem kłody ze statku. To teraz elegancko odstawiam je na miejsce. Wow, ale się zakręciłem! Brawo, kochani! To co? Lecimy dalej! Ja latam! Patrzcie, ja lecę! Hej! Ile tu delfinów! Hej, popatrzcie na to! Jakie to jest ekstra, wow. Dobra, mam dwie gumowe kaczki i teraz je puszczę i wtedy woda raz, dwa je porwie i zobaczymy, gdzie dopłyną. Dawajcie, kaczuchy. Wow. Hej. Hej. Obstawiam, że wygra niebieska. Zielona utonęła. Do zobaczenia, mała. Brawo, niebieska. Wow! Wy to widzicie? Kiedy woda tak sobie płynie i jest taka gładka, to się nazywa przepływ laminarny. O raju, jakie to piękne! A wy w ogóle zauważyliście ten dym? Wow! Wiecie, że jestem cały mokry? Widzicie te wielkie rury? To z nich się wydobywa ten dym. Co ja znalazłem? Wow! Doczepiam rury do rur i wtedy mogę sobie sterować dymem. Wow, strasznie to fajne. A to co to? Co to jest? Wygląda jak jakaś wielka trąba wodna. A nazywa się to wulkan, moi mili. Rewelacja. Hej, ja chyba widziałem jakieś piłki. Wow, patrzcie, jedna piłka. Dwie piłki. Gdzie jesteś? Trzy piłki? Cztery piłki? No dobra, jedna wpadła, są trzy. Spróbuję złowić jeszcze jedną. Cztery piłki. Dobra, chodźcie tu do mnie. Wow. I patrzcie, będziemy je wrzucać w tę dziurę.
Poleciała żółta. I teraz leci różowa. Żegnaj, czerwona piłeczko. I papa fioletowa. Wow, dokąd one poleciały? Pojęcia nie mam, ale czekajcie. 3, 2, 1. Wow, pięknie, udało się. Co tu się dzieje? 5 piłek. Co? Hurra! Hej! Wow, czołem dzieciaki! Prowadzę radiowóz! I patrzcie, tu jest kierownica! Wow! A to super głośna syrena! I oczywiście, kochani, musi się świecić! Mamo, jak tu jest głośno! Okej! Wysiadam, jeszcze kiedyś się przejadę! Czy wy widzicie, co my tu mamy? Wozy strażackie! Wow! Ale takie wozy są super! Jeżdżą i odwiedzają domy, budynki i lasy. I co robią? Gaszą pożary! Wow! Hej! Popatrzcie tu! Chyba możemy sobie posiedzieć w takim gigawozie. Wow! Słyszycie tę syrenę? Wow! O, słuchajcie, włączyłem światła! Wow! Uwielbiam wozy strażackie. W większości przypadków są czerwone. Hej, a co tu stoi? Patrzcie! To przecież czerwona karetka! Wow! Z tyłu jest taka wielka skrzynia. Hej, chodźcie, zajrzymy do środka. Ło, wow, to co, przejedziemy się? Karetki są bardzo potrzebne. Jak komuś dzieje się krzywda, ratownicy zaraz lecą na pomoc. Tak, i bardzo często ratują nam życie. Okej, chodźcie, sprawdzimy teraz, czy tam z przodu też są światła i czy jest syrena. Wow! Jak to się wchodzi? Tędy chyba? Jestem? No to jedziemy. O, gdzie ja się znajduję? Jestem teraz w takim jednym super muzeum. Są światełka? Są. To w drogę! Ohohoho! Jedziemy pomagać ludziom! Wow! Słuchajcie, tu jest jeszcze coś, co muszę wam pokazać. Tam na górze. Widzicie? Tam wysoko pod sufitem. Szybko, chodźcie! Nie, to nie jest samolot. Ale niedaleko mu do samolotu, bo też lubi sobie polatać. Ten tutaj ma śmigło, takie ogromne śmigło na dachu. No dobra, samoloty też mają śmigła, ale nieważne, to jest oczywiście helikopter. Wow, zawsze chciałem takim polatać. Wow. Wow. Okej. Wow. Ale wysoko. Hej, wiecie, że helikoptery też mogą ratować ludzi? Raz, dwa, dolecą na miejsce wypadku. A co więcej, helikopter może też gasić pożary. Słuchajcie, to jest maszyna do wszystkiego. Wow! Doskonale się dzisiaj bawiłem. I przy okazji sporo się nauczyłem w tym naprawdę fantastycznym muzeum w Olympii w stanie Waszyngton. Słuchajcie, na dzisiaj to już niestety tyle, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je sobie razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Brawo! Pa, pa! Ciu-ciu! Ciu-ciu! Hejka! Hej! To ja, Blippi! Spójrzcie, gdzie jestem! Wow! Jestem w Akademii Młodego Szefa w Covington w stanie Waszyngton. To miejsce jest odlotowe! Tak, młodzi szefowie, dzieci, takie jak wy, mogą tu przyjść i nauczyć się piec różne przepyszne rzeczy! Chodźmy! Hej, Blippi! Hej! A ty to kto? Jestem szefowa Riley. O, miło poznać, szefowo Riley. Hej, możemy rozejrzeć się po pani kuchni? Śmiało, zaraz dołączę. Okej, chodźmy!
Wow, ale fajna kuchnia. Jest w niej tak jasno i kolorowo. Ho, ho, ho. Dalej. Dobra, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po wejściu do kuchni, jest umycie rąk. Okej, odkręcam gorącą wodę. Opłukuję dłonie. Tak, żeby były całe mokre. A potem biorę mydło. Okej, musimy je teraz szorować przez 20 sekund. Jeden ze sposobów to zaśpiewanie piosenki o abecadle. Gotowi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, I, X, Y, I, Z. Dobra, teraz spłukujemy z rąk mydło. Wycieramy ręce do sucha. Okej. A skoro ręce są już suche i czyste, możemy założyć fartuch. Tak, fartucha używa się po to, żeby nie pobrudzić ubrania podczas przyrządzania różnych potraw. Okej. I ważna rzecz. Dostają ją wszyscy w akademii. Czapka szefa. Jak wygląda? Gotowe! Zobaczcie! W kuchni jest tyle różnych kolorów. Widzicie te szafki? Tak! Wow! Te, ta, mają kolor zielony. A te tutaj, tak, mają kolor fioletowy, różowy, żółty i niebieski. Wow, wewnątrz szafek jest na pewno dużo ciekawych rzeczy. Wow, popatrzcie, mamy tutaj mnóstwo pysznych warzyw. Hej, czy znacie nazwę tego warzywa? Tak, to pomarańczowa papryka. Spójrzcie tutaj. Tak, to zielona fasolka. Uwielbiam warzywa. Okej. Będzie pysznie! Nie mogę uwierzyć. Jedzenie będzie genialne. Na kartce, na którą patrzę, jest przepis na nasze dzisiejsze danie. Wygląda na to, że zrobimy fasolkę smażoną na chrupko. Wow! Brzmi przepysznie. I jeszcze sos rancherski. O, czyli jedzenie będzie nie tylko przepyszne, ale i zdrowe. Uwielbiam warzywa, tak jak sos rancherski. Ciekawe, czy będziemy mogli moczyć zielone fasolki w rancherskim sosie. Tak. Okej, do naszego przepisu potrzeba dużo przyrządów i bardzo dużo składników. To, nie ma na co czekać. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy. Okej. Weźmiemy komplet miarek kuchennych. Jest mała. Średniej wielkości. Druga średniej wielkości. No i duża. Dobra. Położę je od razu na stole. Trzeba nam jeszcze... Wyciskarki. Przyciska się do niej cytrynę, pomarańcze albo limonkę. Przyciska, kręci. Wtedy sok z owoców spływa na dół. Nieźle. Postawmy wyciskarkę obok miarek. No dobrze. Zobaczmy, co tu mamy. O, na pewno przydadzą się łyżki pomiarowe. Wow. Tak, podobnie jak miarki kuchenne, pomiarowe łyżki mają 4 rozmiary. Jest mała, średnia, średnia i duża. Okej, położę je. Niech będzie o tutaj. Świetnie. Dobra, zajrzymy tutaj. Wow, kubek z miarką. Można w nim odmierzać płyny i tak, i inne rzeczy, ale jednak mierzymy nim głównie płyny. Dzięki tej podziałce widzimy, ile ich tutaj mamy. Dobra, odstawiamy kubek. Spójrzmy tutaj. Znajdziemy tu coś? Mamy tu dużo ciekawych rzeczy. Wow, spójrzcie! Wałek do ciasta! Ha, fajniusi! To mały wałek do ciasta. Wow,
A to duży wałek do ciasta. Rozwałkowuje się nimi ciasto. Nie będą nam potrzebne, ale są fajowe, bo można grać nimi na blacie. Dobra, dość zabawy. Bierzmy się do pracy. Dobrze, zobaczmy. To chyba tutaj. O, tak! Dwie rzeczy, których nam trzeba. Bułka tarta i mąka. Idealnie. Okej, zamykamy. Okej. Mąka i bułka? I zobaczmy. Weźmy coś zimnego. Wow. Widzicie tę lodówkę? Co za porządek. Dobra, przyda się trochę śmietanki do sosu rancherskiego. Postawmy śmietankę tutaj. Mamy ser. Dokładnie parmezan. Okej. Ser obok śmietanki? Potrzebne będzie kilka jaj. Tak, zobaczcie. Dobra, odłóżmy je, zanim któreś rozbijemy. Proszę, nie róbcie tego w domu. Weźmy jeszcze trochę majonezu. Stawiamy słoik na stół i kwaśna śmietana. Okej. Śmietana na stół. No i możemy zaczynać. Zebraliśmy większość potrzebnych rzeczy i składników, ale przepis jest bardzo trudny. No nie, przydałaby mi się jakaś pomoc. Pomóc ci w czymś, Blippi? O, pewnie! Dobra. Hej! Hej, przyniosłam resztę potrzebnych składników. O, super! Okej, to mam tu taki przepis. Od czego zacząć? Rozgrzewamy piec do 220 stopni. Okej, to nic trudnego. Wystarczy rozgrzać piec do 220. Gotowe. Świetnie, Blippi. Dziękuję. No dobrze, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wrzucić łyżkę mąki do pustej miski. Okej. Pamiętaj, dodajemy dokładnie jedną łyżkę mąki. Tutaj mamy jej za dużo, dlatego właśnie zgarniam nadmiar mąki. Okej. Okej. Poradzisz sobie? Pewnie. Dobra, czyli potrzebna nam łyżka mąki. Jedna łyżka. I zgarniamy. I zrobione. Świetnie, Blippi. No dobrze, teraz musimy wbić do miski jajko. Okej. Uwaga, w Akademii Młodego Szefa uczymy, żeby rozbijać jajka o blat, a nie o jego krawędź. Tak, żeby nie upadło na podłogę i nie narobiło bałaganu. Jasne. Rozbijamy jajko. I otwieramy je przy pomocy kciuków. Tak jak ja. Super. I odkładamy skorupkę na bok. Okej, zobaczmy. Rozbijamy na stole. I proszę. Dobra robota, Blippi. Dziękuję. Umyjmy ręce, dlatego że dotykaliśmy surowych jajek. Ojej. Teraz płuczemy ręce. To ważne, by przepłukać ręce i dokładnie je umyć po tym, jak dotykaliśmy surowych jajek, mięsa czy podobnych rzeczy. I gotowe! Już. No dobrze, teraz musimy dodać miarkę panko. Okej. Dobrze, nabieramy. Okej. Chyba wystarczy. Tak. Panko to rodzaj bułki tartej? Tak, jej specjalny rodzaj. Dobra. No, nabieramy. Duża miarka. Dobra. I do mąki. Tak, to znaczy nie, do innej miski. Dobra. Wrzuć tam. A, no tak. Okej, wsypujemy. I już. Dobrze, teraz dodamy do bułki tartej nasze jedyne przyprawy. Aha. Czyli sól czosnkową i sól. Okej. No dobrze, więc wrzucamy teraz 1/4 łyżeczki soli czosnkowej do panko. Okej.
Do dzieła. To ta? Mhm. Okej. Wsypujemy to do panko. Super. Teraz dodajemy pół łyżeczki zwykłej soli. Dziękuję. Wow, sól jest przepyszna! Zrobione. Rozmieszasz składniki trzepaczką? Tak. Zobaczcie. To jest trzepaczka. Tak. I jak mam to zrobić? Używaj nadgarstka. Okej. Okay. O. To naprawdę świetny sposób tak, na mieszanie. Świetny. Musicie nią kręcić o tak. Dobra. Wrzucamy teraz rozbite wcześniej jajko do drugiej miski. Do... tak, tak, do tej czystej. Okej. Okay. Słyszycie? Wrzucamy jajko do miski. Okej. Okay. Teraz będziemy potrzebować odrobiny świeżej wody. Nabierzmy jej z miseczki. Woda do jajka. Teraz ty. Dziękuję. Okej. Dodajemy wodę do jajka. Świetnie. Dobrze, i teraz musisz pomieszać jajko z wodą za pomocą widelca. Widelca, tak? Jajko łatwiej jest mieszać widelcem niż trzepaczką. O. Zobacz, mieszasz w ten sposób. Okej, więc bierzemy widelec i mieszamy jajko. Wow, zauważyliście, jak rozlało się żółtko? Tak, zmieszało się z resztą. Gotowe. Świetnie. Bierzemy kilka garści zielonej fasolki, okay. Szparagowej. O okay. Tak. Dobra. Świetnie. I wrzucamy je do mąki. Do mąki. I teraz dokładnie obtaczamy każdy ze strąków w mące. Dobra. Obtaczamy. Wow. Dzięki tej sztuczce jajko będzie się trzymało fasolki. Okej. Okay. Ciekawe. Spójrzcie. Fasolki były zielone, a teraz są zielone i białe. Pamiętacie, jak myliśmy ręce? Dobrze, że to zrobiliśmy, bo teraz dotykam nimi fasolki. Nie dotykamy niczego po tym, jak dotykaliśmy jajek albo surowego mięsa. Musimy wcześniej umyć ręce. Jasne. Dobra, teraz zajmiemy się jajkiem i wrzucimy do niego fasolkę. Używamy dwóch rąk, jedna z nich będzie zawsze sucha, a druga mokra. Czyli nie dotykamy jajka ręką suchą. Wrzucamy fasolkę i obracamy ją w jajku. Dobra. Wyjmę widelec. A teraz wrzucę fasolkę. Właśnie tak. Wow, trochę kapie, ale to nic. Okej, wow, zobaczcie. Oblepiliśmy jajkiem naszą fasolkę. Okej. No dobrze, teraz wrzucamy fasolkę w jajku do miski z panko i obtaczamy ją w nim. Okej. Wow! Dobra zabawa! A kiedy już fasolki będą całe oblepione panko, wykładamy je wszystkie na tacę. Dobra. Wow! Już mi ślinka cieknie. Mnie też. Nie mogę się doczekać. Wiesz, może ułóżmy je trochę ładniej, wtedy lepiej się zapieką. Okej, okay, dobra. Jeśli je ładnie rozłożymy, wszystkie fasolki będą się równo zapiekać. Rozumiem. To ma sens. O, to pewnie dlatego, że gdy jedna leży na drugiej, wtedy ciepło nie dociera do całej fasolki. Dokładnie. A to bardzo ważne, żeby zapiekły się wszystkie. No to do piekarnika. Okej. Okay. Otwórz proszę. Proszę bardzo. Dziękuję. Super. Będą gotowe za 10 do 12 minut. Wow, ale fajnie było robić razem zielone fasolki. Prawda? Tak. To co, robimy sos rancherski? No dobrze, czego potrzebujemy? Więc tak, majonez, śmietana, maślanka. Zaraz, ma być maślanka? Tak. A powiedziałem śmietanka. Dobra, czyli maślanka. Tak, są dość podobne, ale maślanka ma inny zapach i jest trochę gęstsza. Rozumiem. Co dalej? Sok z cytryny? Koperek? Pietruszka, szczypior, cebulka w proszku, czosnek w proszku, sól i czarny pieprz. Okej, super. Chyba mamy tu wszystko.
też tak myślę. Dobra, to tak, na początek. Swój sos zmieszałam wcześniej, kolej na ciebie. Dodaj majonez do śmietany w swojej dużej misce. Okej, okay, patrzcie, majonez! A tutaj mamy naszą śmietankę. No dobra, gotowe. Świetnie. Teraz dolej pół szklanki maślanki do tego, co masz już w misce. Robi się. Zrobione. Super. To teraz przyszykuj miarkę o pojemności 1/4 łyżeczki. To ta. Już mam. Gotowy? I poproszę cię, żebyś nabrał miarkę koperku. To ten. Okej. Okay. Pietruszki. I szczypiorku. Dobra. Koperek, pietruszka i szczypiorek. I po sprawie. Dobra robota, Bibi. Przyszykuj proszę pół łyżeczki. Okej. Okay. Trochę większa. I co? To teraz musisz nabrać na łyżeczkę proszek czosnkowy. Dobra. I proszek cebulowy. Jasne. Okej, okay, pół łyżeczki. Tak, i czosnek. O tak, nasz sos będzie pyszny. Okej, okay, super. Teraz musimy wszystko wymieszać. No dobra. Pamiętaj, delikatny ruch nadgarstka. Pamiętam. O, cudownie pachnie. Gdy już wszystko wymieszamy, przykryjemy miski i zaniesiemy je do lodówki do schłodzenia. Okej, okay, zostały nam jeszcze 3 ważne składniki. Tak? Co takiego? Sok z cytryny, sól i pieprz. Okej. Okay. Sok z cytryny trzeba najpierw wycisnąć. Okej. Okay. Spójrz, masz tam ładną cytrynę. Śliczna. Przecinamy ją na pół i używamy wyciskarki. Pamiętajcie, by wycisnąć cytrynę bardzo dokładnie, dociskając i obracając ją w obie strony, by wycisnąć z niej cały sok. Okej, okay. Spróbuję. Jak? Dobra robota. Tak. Po wyciśnięciu cytryna powinna wyglądać tak. Tak. Prawie pusta. Super. Okej. Okay. Odkładamy cytryny i przelewamy cały wyciśnięty sok do naszego sosu. Okej, okay, przelewamy. Super. I mieszamy. Dobra, a teraz dodajemy do sosu 1/4 łyżeczki soli. 1/4. Dobrze, dodajmy troszkę soli. O tyle. I troszkę pieprzu. Obróć młynkiem 3 razy. Dobrze. Raz, 2, 3. Cudnie. Tak. Dobrze, i znowu mieszamy. Tak, mieszu, mieszu, mieszu. Pamiętaj, by robić to nad garstkiem. O, tak. Jej, nasz sos będzie przepyszny. Musi być. Słyszałaś to? Słyszałam. Czyli fasolka jest już gotowa? Tak, może ją wyjmiesz? Jasne. O, nie mogę się doczekać. Wow, mniam. Wow. O, wyglądają fantastycznie. O, zobaczcie. Śliczności. Zobacz, Blippi, zielone fasolki w panierce z sosem ranczerskim. Wow, wygląda przepysznie, zobaczcie! Wow, wyszło doskonale! Dziękuję za wszystko, czego nas dziś nauczyłaś! To była sama przyjemność. Padaj, kiedy chcesz. O, dziękuję! Trzymaj się! Na razie! Wow, ależ to pachnie! Spróbujmy! Mniam! Są sosastyczne! Naprawdę! Tak, myślicie, że to, co zielone, jest niesmaczne. Ale hej, uwierzcie, próbowanie różnych rodzajów jedzenia to ekstra zabawa. Tak, na przykład
zielonych fasolek, które zrobiliśmy. Tak. Pycha! Zdrowe jedzenie też może być naprawdę pyszne. Wyszło smacznie. Czy nie fajnie było móc zrobić zieloną fasolkę w rancherskim sosie? Tak, było bardzo smacznie. Hej, jeśli chcecie poznać dokładny przepis, odwiedźcie stronę Akademii Młodego Szefa i zajrzyjcie na bloga. Cóż, to koniec tego odcinka, ale jeśli chcecie się ze mną spotkać, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi. Tak jest. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa. Hej, to ja, Blippi. Dziś gościmy w sali zabaw u Amy w Sound Pasadena w Kalifornii. A ja jestem poruszony, ponieważ zaraz wszyscy razem powyginamy ciała, wykonując ruchy oraz ćwiczenia. Wchodzimy! Tu jest totalnie super, a ja nie mogę się doczekać ruchu. Chodźcie, wchodzimy. Wow! Patrzcie, mamy bramkę. Żeby przejść przez tę bramkę, musimy zdjąć buty. Proszę, oto jeden but. Drugi but. Lubię nosić buty, kiedy wychodzę na dwór się pobawić, ale dziś wolę je zdjąć, bo będę się bawić w środku. Zabawa start! Chodźcie, chodźcie. Ile tu jest możliwości? Ale pierwszą rzeczą, którą dziś zrobię, będzie bieganie, ponieważ trzeba się rozgrzać przed ćwiczeniami. No to biegamy! Wow! Hej, jeśli w waszym domu nie ma zbyt dużo miejsca do wykonywania ćwiczeń, możecie pobiegać w miejscu. Pokażę wam. Teraz użyję naprawdę niewielkiej ilości miejsca. Gotowi? Wow! Właśnie tak! Wow! Prawda, że to świetne uczucie, kiedy serce tak mocno bije? Wow! Ale się zmęczyłem. Uwaga, idę się bawić. Patrzcie na mnie, skaczę na piłce. Wow! Okej. Chodźcie, porozciągamy się razem. Wspaniale. Zapraszamy. No, a teraz, kiedy jesteśmy już rozgrzani, bo biegaliśmy i skakaliśmy, rozciągniemy się. O, tak. Czujecie, jak z tyłu was ciągnie? O, a mięśnie są dobrze napięte? Wtedy je można rozciągnąć. O, to jest bardzo przyjemne uczucie. Okej, teraz moje plecy. Tak! Ha, czy wy... O, wy też ćwiczycie? Brawo! Okej, teraz wracamy do naszej zabawy. Wow! Nadjeżdżamy! Wow! Jedzie Blippi! Wow! Hej! Na końcu sali zobaczyłem coś ekstra. Chodźcie! To wielka, otwarta przestrzeń do wspólnej zabawy i do robienia pompek. Chcecie porobić ze mną pompki? Okej. Oto jak się robi pompki. Najpierw schodzimy na kolana, a potem będziemy odpychać się od ziemi za pomocą naszych rąk. I dzięki temu zbudujemy sobie silne mięśnie o tutaj. Gotowi? Tak. Udało wam się? Tak, brawo wy. Okej, tym razem, bo to powtórzymy, ale nie będziemy opierać się na kolanach, dobrze? Gotowi? Teraz oprzemy się na palcach. Wow! Tak! Brawo wy! Czy wy też lubicie poćwiczyć? Bo ja bardzo! To super zabawa! Świetnie się czuję.
Oraz dzięki temu będę żył długo i bardzo szczęśliwie. Woohoo! Woohoo! Hej! Widzicie, co teraz robię? Tak! Ja tańczę! Taniec to kolejna super metoda na ćwiczenie ciała. Lubicie tańczyć? O, słyszycie tę muzykę? Jest bardzo wolna. Mogę prosić do tańca? Muzyka się zmieniła. Teraz jest szybka. Woohoo! Tak! Idzie wam świetnie! Słuchajcie, kiedy tak sobie tańczyłem, zobaczyłem coś bardzo fajnego. Chodźcie, to wam pokażę. To zjeżdżalnia dmuchanego zamku. A dmuchany zamek to skoki. Macie ochotę poskakać? Okej! Dmuchaj się, zamku! Kiedy się cały nadmucha, będziemy mogli poskakać! Tak, zaraz się zacznie! Tak! Teraz wchodzimy na samą górę i skaczemy! Woohoo! Właśnie tak! Ja będę skakał tutaj. Chcecie poskakać ze mną? Tak! Zaczynamy! Wow! Czuję się jak mała żabka! Rabbit! 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 Jakie inne zwierzęta mogą skakać wysoko? To kangury! Lubię zachowywać się jak kangurek. Okej, czas na skok! Wow! Wow! Ile tu mamy żabek? Antylop! I kangurów! Wy też je widzicie? Wow! To tak zwane wykroki. Wow! Widzicie? Tak, stawiacie swoją prawą nogę przed wami. Sami spróbujcie. Następnie zginacie tę nogę, która została, i kolanem dotykacie podłogi. A potem podnosicie tę tylną nogę i wstajecie. O tak! Właśnie zrobiliśmy jeden wykrok. To jedziemy! Dwa... Trzy... Cztery... Pięć! Czujecie to pieczenie w nogach? Wow! Woohoo! Okej, teraz weźmy te wozy strażackie i ćwiczmy wykroki! Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Pięć... Uwielbiam wykroki! Woohoo! Lubię też tańczyć! Woohoo! I lubię z wami poznawać świat! Wow! A wiecie, co jeszcze bardzo lubię? Uwielbiam raczkować! Tak! Raczkujemy! Raczkowanie to jeszcze inna forma ćwiczeń i ruszania się! Wow! 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 Nadchodzę! Wow! Widzicie mnie? Hej! Wow! Hej! Teraz chodzę jak niedźwiadek. Kto jeszcze chodzi na czworakach? Tak, bardzo wiele zwierzątek. Jak mrówkojady? Wiecie, co one jedzą? Mrówki! Ale śmieszne!
Hej! Chcieliście kiedyś podnieść jakiś przedmiot z podłogi, ale nie mogliście go dosięgnąć? Tak! Hej! Już wiem! Możemy przecież razem nauczyć się robić przysiad! Najpierw zginamy kolana. Trzymamy plecy prosto i wtedy możemy się schylić i coś podnieść. Okej, spróbujmy. Położę to tutaj na podłodze i zrobię jeden przysiad. I uwaga! Tak, właśnie tak. Przysiady możecie ćwiczyć w domu, bez żadnych przedmiotów w rękach. Tak jak ja. Tak, robicie je ze mną? Dobra, zróbmy razem 10 takich przysiadów. Okej, zaczynamy. Teraz już wiecie, jak robić przysiady. Gotowi? Będzie pieczonko! To jedziemy! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Dziesięć! Czujecie to pieczenie? Tak! Brawo wy! Mogę się bawić bez końca! To był przecudowny dzień w sali zabaw u Amy w South Pasadena w Kalifornii. Oraz cudownie było razem poznawać rodzaje ruchów i wspólnie poćwiczyć! Tak! Jesteśmy bardzo silni! Brawo wy! Kochani, to już wszystko na dziś. Jeśli chcecie obejrzeć więcej moich filmów, możecie po prostu wyszukać je w sieci. Przeliterujemy razem moje imię? Gotowi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Właśnie tak! No dobra, do zobaczenia! Pa, pa! Blippi! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! O, hej! To ja, Blippi! Patrzcie, co mam! To jest wykrywacz metalu! To urządzenie do szukania metalu pod ziemią! Metalu, którego nie widać gołym okiem! No tak, jeszcze niczego nie znalazłem! O, słyszeliście to? O, ciekawe, co wykrył wykrywacz! Spójrzcie na to! Mamy klucz! Wow! To jest naprawdę spory klucz. Ciekawe, do kogo należy. Hej, wygląda jak klucz z pracowni biżuterii Kids Jewelry Heist w South Pasadena w Kalifornii. A może ich tam odwiedzimy? Jedźmy tam natychmiast! Wow, to tutaj już mi się podoba. Wejdziemy do środka i zobaczymy, co tam jest. Chodźcie! Wow! To miejsce jest super! Widzicie to? To jubilerska lupa do diamentów. Wow! Popatrzcie na tego giganta! Promień światła wpada tutaj i możemy oglądać przedmioty na bardzo dużym zbliżeniu. Na przykład ten. Wow! Albo te złote monety. Albo naszyjniki. Albo te bransoletki. Tu jest totalnie super! Patrzcie na to! To jest wielka księga pirackich okrętów. Wow! Byliście kiedyś na pirackim statku? Bo ja je uwielbiam. Hej! Ktoś tu jest! Ahoj, majtku pokładowy! Witamy w Kids Jewelry Heist! Hej, kim jesteś? Jestem Kelly the Kid! Kelly the Kid! Ale fajna ksywka! Rozumiem, że przyjechałeś do nas specjalnie na poszukiwanie skarbów. Poszukiwanie skarbów? Uwielbiam szukać skarbów! A wy też lubicie szukać skarbów? Tak! A oto pierwsza tajna wskazówka. Tajna wskazówka! Jest napisane, oto wskazówki dla Blippiego i załogi. Załoga to wy! Okej, czytamy dalej. Słuchajcie uważnie, a wszystko zrozumiecie. Poszukajcie niezwykłej tajnej wskazówki pod spodem złotego statku. Wow! Zaraz, zaraz. Wiem, gdzie to może być. Poczekaj. Do każdej podróży należy się dobrze przygotować. Przygotować? Nowe ubrania! O tak!
I powodzenia! Okej, dziękuję! To będzie fascynująca przygoda! Najpierw założę ten kostium pirata. Tak, na głowie mam już piracki kapelusz, bo bez kapelusza nie znajdę skarbu. Teraz muszę włożyć czarny piracki płaszcz. I jak wyglądam? Brakuje tylko pirackiego miecza! No i pięknie, jestem gotowy. Tak, możemy zacząć zwiedzanie. Wow! Wow! Tu jest po prostu ekstra! Tu jest magicznie! Okej, podejdźcie tutaj. Wow! Sami zobaczcie. Wow! Ależ tu jest mnóstwo kolorów. A w liście było o kolorze złotym. Tak, o złotym statku. Hej, widzicie tu coś takiego? Jest! Tak, macie rację! Świetna robota, chodźcie! Wow! Chyba znaleźliśmy kolejną wskazówkę. Tuż obok złotego pirackiego statku. Bardzo dobrze. Interesujące. Sprawdźmy, co jest napisane. Okej. Napisano: mój pierzasty, różowy przyjaciel znowu rozrabia i rozpowiada moje tajemnice. Tylko gdzie on się schował? Chyba wiem, o kogo chodzi. Różowy, pierzasty przyjaciel. No tak. To jest zapewne jakiś ptak z różowymi piórami. Okej. No to w drogę. Dobra, poszukujemy różowego ptaka. Widzicie jakiegoś? Ptaszku! Chodź tutaj! O, nie, nie widzę różowego ptaka. Zobaczmy, może tu się schował. Uwielbiam szukać wskazówek. Sprawdźmy tutaj. Ha. Chyba znalazłem! Widzicie różowego ptaszka? Hej, ptaszku! Dzień dobry, to ja, Blippi. Jak się dzisiaj miewasz? Ponaśladujecie ze mną ptaszka? Ku! 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 Okej, tu gdzieś musi być wskazówka. I oto jest, tam na górze! Wow! Złoty łańcuch! Wow. Następna wskazówka! Tak jest! Okej, sprawdźmy, co tu jest napisane. Będziesz mnie potrzebować, gdy pod wodę zejść chcesz. Pomagam w wodzie nurkom bezpiecznie oddychać. Okej, musimy poszukać czegoś, co pomaga oddychać, gdy jest się pod wodą. Co to może być? Nie wiem. No dobrze, zabieram nasze zdobycze i szukamy dalej. O, tylko spójrzcie! Wow, ten stół jest przepiękny! A tu lusterko. Popatrzcie na to. Ej, widzę cię! A ty mnie widzisz? Hej, widzę cię! Ale to śmieszne. Okej, ten stół jest zrobiony ze starych gazet. A to są kawałki drewna. Nie pomogą oddychać pod wodą, ale są bardzo fajne. Ciekawe, do czego one służą. Jakie ładne lampy. Dzwoneczek! Słuchajcie! Słyszycie to? No dobrze. Szukamy wskazówek, nie dzwonka. Popatrzcie na to. Hejka, hej! To jest żaba. Widzicie tę żabę? Ale fajna żaba. Ponaśladujecie ze mną żabę? Rabbit, 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 rabbit.
Ale ze mnie żabka. Żaby mogą przebywać pod wodą naprawdę długo, ale to chyba nie one pomagają ludziom oddychać pod powierzchnią. O, zobaczcie tutaj. To jest stary zegar dziadka. Ależ jest wielki. Ojej, kolejny ptaszek. Dzień dobry, wrono. Ho, a może to kruk? Właściwie nie wiem. Ale to bardzo miły ptaszek. Kuku! Ile tu mamy ptaków? Nie wydaje mi się, żeby zegar miał nam pomóc. Zegary służą do wskazywania czasu, a nie do oddychania pod wodą. Jak tu jest kolorowo. O, koraliki. Tylko spójrzcie. Wow, bardzo duże koraliki. Wybierz 4 koraliki. Zgadzacie się, żebym wybrał, prawda? Super. Poszukajmy wskazówek i przy okazji wybierzmy koraliki. Popatrzcie na to. 1 niebieski koralik. O, co my tu mamy? Jeszcze 1 niebieski koralik. Teraz mam już 2 niebieskie koraliki. Dobrze. No to następny. Wow. Tutaj jest tyle koralików w tylu różnych kolorach. Na przykład ten. To czerwony koralik. Połóżmy go. Mieliśmy 2. Dokładamy 1 koralik. Mamy już 3. Potrzebny jeszcze 4. Co powiecie na taki koralik? Numer 4. To koralik czerwony. Wybraliśmy zatem 4 duże koraliki. Tak, 4 koraliki. Okej. Szukajmy dalej. Wow. O, więcej koralików. O, te są malutkie. Co tu jest napisane? Wybierz 10 małych koralików. Super. To nie powinno być trudne. Wybierzmy 10 małych koralików. Gotowi? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I ostatni? 10. 10 małych koralików. O, jakie są kolorowe. Wow, bardzo mi się podobają. Ależ to świetna zabawa. Czy wy widzicie to, co ja? Spójrzcie na to. To jest hełm płetwonurka. Tak. Żeby móc swobodnie oddychać pod wodą, nurkowie zakładają taki hełm. Tak! To nasza wskazówka. O, zobaczcie. Kolejna wskazówka. Jak się cieszę. Okej. Przeczytajmy to razem. 8 nóg szalonych ta ośmiornica ma. Jeśli odnajdziesz złote macki, skrzynka ze skarbem będzie twa. Okej. Wiem, co to oznacza. Musimy znaleźć złotą ośmiornicę. Tak, to przecież nie jest trudne. Musimy tylko kontynuować poszukiwania i znaleźć złotą ośmiornicę. Uwielbiam to miejsce. Tu jest ekstra. O, patrzcie. Więcej koralików i jeszcze więcej skarbów. Wow. Widzicie to? To ma w środku kraba. O, ale czad. To maluteńki krab. I jeszcze to. To ma w środku żuczka. Wow. To jest naprawdę śliczny żuczek. To jest czadowe. No dobrze, szukajmy dalej, bo chcemy znaleźć złotą ośmiornicę. Wow. O. O, gdzie ona jest? Widzicie ją gdzieś tutaj? Tak, jest tutaj. To jest złota macka ośmiornicy. Wow. Spójrzcie na to. Jest przepiękna. Ale gdzie jest kolejna wskazówka? Widzicie to?
skrzynia pełna skarbów! Tak! Mamy to! Znaleźliśmy ukryty skarb! Ha, ha, tak! Jest zamknięta. Jak my ją otworzymy? Zaraz. Pamiętacie, jak byliśmy w parku i użyliśmy wykrywacza metalu, żeby znaleźć klucz? Tak! Oto i nasz klucz! Tak! Możemy użyć klucza, żeby otworzyć skrzynię skarbów. Otwieramy! Jest! Patrzcie! Piracki skarb! Tak, zrobiliśmy to! Blippi, moje gratulacje! Przed nami najważniejsze zadanie. Z tych wszystkich elementów zrobimy magiczny naszyjnik. Magiczny naszyjnik? Chodźcie ze mną! Czeka nas chyba świetna zabawa! Idziemy! Blippi, siadaj wygodnie. Tak, pamiętacie to miejsce? Wow, ale się cieszę. Najpierw musimy wyjąć wszystkie skarby i położyć je na tej deseczce. Jasne. Tak, pamiętacie te wszystkie rzeczy, które zgromadziliśmy wcześniej? Super. Teraz umieścimy magiczny skarb na drewnianej deseczce. To ząb prekina. Jest złoty. Okej, tak dobrze? Idealnie. Teraz musimy tylko wziąć wszystkie kolorowe koraliki i ułożyć je równo po obu stronach. Rozumiem. Jasne. Bierzemy dwa duże czerwone koraliki. Potem dwa duże niebieskie koraliki. Dwa małe niebieskie koraliki. Dwa małe zielone koraliki. Dwa turkusowe, niebiesko-zielone koraliki. Dwa żółte koraliki. Jeszcze ostatnie, ale nie mniej ważne, dwa różowe koraliki. Ha, proszę bardzo. Tak, już prawie. Teraz już tylko trzeba tu dopiąć ten mocny, złoty łańcuch. Tak, pamiętacie ten złoty łańcuch? Prawdziwe złoto! Wow, patrzcie na to! Jest bardzo ciężki. No dobrze, połączmy to. Okej, to będzie tutaj. Proszę bardzo. Idealnie. No i już, co myślisz? Jest rewelacyjnie. Jesteś gotowy? Oczywiście. Najwyższy czas dokończyć naszyjnik. Magia start! Patrzcie na to! Nieźle. Wow. Ten naszyjnik jest naprawdę magiczny, ale super. Blippi, musisz go teraz założyć. Mam przymierzyć? Ale przecież on jest magiczny. Ciekawe, co się wydarzy. No dobra, raz kozie śmierć. Najpierw trzeba zdjąć ten kapelusz. No dobra, trzymajcie kciuki. Gdzie ja jestem? Blippi? Blippi! Czy ja jestem niewidzialny? Chyba jesteś! Ale super! To naprawdę magiczne! Ale gdzie ja jestem? Blippi, wiesz co? Zdejmij naszyjnik, to dobrze, się przekonamy. Już zdejmuję! Hej, tutaj jestem! Ale śmiesznie! To było naprawdę super zrobić ten magiczny naszyjnik w Kids Jewelry Heist w South Pasadena w Kalifornii. Przyjemność po naszej stronie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Dzięki tak, za odwiedziny. Dziękujemy za zaproszenie. To była świetna zabawa. Kochani, to do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa, pa! Ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Cześć! To ja, Blippi! Przywiozłem wam dziś niezłe cacko! Wow!
To się nazywa skuter śnieżny. Pożyczyłem na parę chwil od swoich przyjaciół, od Magnusa i Hansa. Dzisiaj, kochani, poopowiadam wam trochę o skuterach śnieżnych. Zapomniałem was o coś zapytać. Jakie kolory ma nasz fajowy skuter? Tak jest! To głównie kolory czerwony, czarny, biały i... Hej! A tu na dole? To jest srebrny! Hej! Chodźcie szybko! Wow! Ale wielkie drzewo! W jakim kolorze jest ta choinka? Z tego, co widzę, to jest zielony i brązowy. Oraz... jaki jeszcze? Pewnie! Śniegowy, czyli biały! Ha, ha! Na śnieg! Ha, ha, ha! Uwielbiam tarzać się w śniegu! Śnieg jest taki zimny! Ten skuter jest naprawdę szybki i wytrzymały. A wiecie, skąd czerpie tę swoją supermoc? Tak, z silnika! O ja! Czy wy to widzicie? Myślę, że to jest... Ojejku, co to może być? To chyba olej silnikowy. Czad! Olej smaruje i chłodzi silnik. O, czekajcie. Mamy tu koło zamachowe, zębatki. O! Popatrzcie na to! To jest przedni amortyzator, czyli element zawieszenia naszego śnieżnego skutera. Wow! A co tu tak leży? Skuter ma dwie identyczne płozy. Jedna jest tutaj, a druga z drugiej strony. Wow, płozy znajdują się z przodu i dzięki nim można sterować i swobodnie skręcać. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Wow! A tu mamy drugą część silnika. Jacie! Widzę jakąś wielką rurę wydechową. Pamiętajcie, żeby jej nie dotykać, bo jest potwornie gorąca. Tu mamy wlot powietrza, a tam w głębi widać silnik skutera. Wow, ten silnik jest niewielki, ale ma kawał mocy. Jak widzicie, znajduje się z przodu pojazdu. To teraz chodźcie, zapraszam na tyły. O, to, moi drodzy, jest gigantyczna gąsienica. Widzicie te wystające elementy? Wow! To one właśnie wbijają się w śnieg i dzięki temu skuter się nie ślizga. Działa to tak samo jak bieżnik na oponie. Ale w tym skuterze nie ma ani kół, ani opon. Haha! O, a to widzieliście? No dobra, tu mamy deskę rozdzielczą skutera. O, tutaj. Tu na ekraniku widać, z jaką jedziemy prędkością i jaka jest temperatura silnika. O, a co ja tutaj znalazłem? To jakiś kluczyk. Chyba wiecie, do czego on służy. Wkładamy go do stacyjki i wtedy przekręcamy go w ten sposób, odpalając silnik skutera.
Ale to nie jest tak jak w samochodzie, że przekręcasz kluczyk i jedziesz. Tu trzeba jeszcze pociągnąć to coś. Już pokazuję. Działa! Nie uciekajcie! Dla bezpieczeństwa używamy hamulca. A gdy chcemy poszaleć, dodajemy gazu. No to gazu! Świetna zabawa! Uwielbiam śmigać na skuterze! O, słuchajcie, tak się cieszę, że pory roku się zmieniają! Hurra! To naprawdę wspaniałe, że pewne rzeczy możemy robić tylko wiosną, inne latem, inne jesienią, a inne zimą! Jedziemy! Ja nie mogę! Patrzcie, gdzie dojechałem! Bomba! Znaleźliśmy wielką rzekę! Ho, ho, ho. Mając taki skuter, można trafić w różne ciekawe miejsca! Ta rzeka mnie zaskoczyła! Hej, a wiecie, co może mieszkać w takiej ogromnej rzece? No ba! Też bym obstawiał ryby! Ho, ho, ho. Szczerze, to nie chciałbym być teraz na miejscu ryb i pływać sobie w tej wodzie. Na 100% jest strasznie zimna! Brrr, brrr. Ho, ho, ho. Widzicie tego żółtego potwora? To nie jest zwykły samochód. No, chodźcie ze mną. Pamiętacie, że skuter śnieżny jeździ na gąsienicach? Tak, nie ma żadnych kół ani opon. Tak jest, ten Jeep też śmiga na gąsienicach. I również nie ma ani kół, ani opon. Działają na tej samej zasadzie. Nie ma to jak pochulać sobie w Leavenworth na szybkim skuterze z najlepszymi dzieciakami na świecie. To o was mowa, kochani. Huhu! A wy lubicie jeździć na skuterach? Pewnie! Też uwielbiam! No nic, na dzisiaj to tyle niestety. Ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Pa, pa! Blippi, ze mną dowiesz się, świat ciekawy jest. Blippi, Blippi, zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił. Blippi! Hej, to ja, Blippi!
Wow, a to jest ścianka wspinaczkowa. I to całkiem trudna. Hej, ale świetna zabawa. Hej, może porobimy razem trochę ćwiczeń. To zacznijmy od pajacyków. Pamiętajmy o rozciąganiu. Wow. Ćwiczenia to świetna zabawa. Nie zapominajcie, że po każdym treningu trzeba się nawodnić. Tak! Wow! Zobaczcie, to butelka wody. Wow, to bardzo ważne, żeby podczas ćwiczeń fizycznych mieć ze sobą wodę. I teraz czuję się rzeźko. Nie zapominajcie, żeby po ćwiczeniach zjeść owoce i warzywa i inne zdrowe przekąski, ponieważ właśnie one zapewnią nam energię do dalszej zabawy. Wow, myślę, że musimy się jeszcze pobawić. Patrzcie na te wszystkie klocki. Wow, są takie kolorowe. Czerwony, zielony i niebieski. Tak. Ale super zabawa! Dobra, myślę, że nadeszła pora na zjedzenie jakiejś zdrowej przekąski. A ja znam idealne miejsce, gdzie możemy się zabawić i wspólnie skosztować różnych owoców i warzyw. Co powiecie na to, żebyśmy zrobili dziś smaczne koktajle? Tak! Chcecie pójść ze mną? O, dzięki! Chodźmy! Do zobaczenia na miejscu! Dziś jesteśmy w Rove Smoothie w Tampie na Florydzie. Tak! Chodźmy! Fajnie by było, gdyby pojawił się ktoś, kto nam pomoże. Witaj w Rove Smoothie, kolego. Hej! Oto i ten ktoś. Z pewnością pomoże nam z przekąskami. Cześć, mam na imię Blippi. Ja jestem Gian. Miło cię poznać. Ciebie również. Słuchaj, potrzebujemy naprawdę zdrowej przekąski. Czy możesz nam pomóc? Myślę, że tak. O, dobra. Niedawno dużo tańczyliśmy i ćwiczyliśmy. Co będzie najlepszym zdrowym posiłkiem? Myślę, że jakaś owsianka. Wow, owsianka? Tak, to brzmi pysznie. Ale co to takiego? Owsianka to zdrowa mieszanka różnych owoców, warzyw, składników odżywczych i witamin. No, samo zdrowie. Wow, brzmi idealnie. A my lubimy próbować nowych rzeczy, szczególnie gdy są zdrowe. Hej, wiecie, co to znaczy zdrowe? Zdrowe produkty to takie, które są dobre dla ciała i dla mięśni. Tak, dzięki nim rośniemy duzi i silni. Tak, spróbujmy tej owsianki. Wiesz co, Blippi? Chodź do mnie. O, ruszajmy! Ale fajnie, że będziemy robić owsiankę. Hej, Gian. Hej, Blippi. To jaką owsiankę będziemy robić? Zrobimy owsiankę z jagód acai. Z acai? Acai? Blisko, to acai. O, acai. To całkiem trudne. Ale za to brzmi pysznie i zdrowo. Bo takie jest. Te jagody są naprawdę wspaniałe. Jesteś gotów? Pewnie. Dobrze. Krok pierwszy to założenie rękawiczek. Okej. Musimy szybko założyć rękawiczki. Jedna. I druga. Świetnie. To teraz zajmiemy się paczką acai. Powinno być okej. Ale super młotek. Teraz przekładamy to wszystko do blendera. Wow, po zblendowaniu będzie takie pyszne. Proszę bardzo. O, zobaczcie, to kolor fioletowy. Okej, Gian, to co robimy dalej? Teraz dorzucimy więcej składników. Pora na banany. O, uwielbiam banany. Ale to będzie przepyszne. Dobrze, będzie jeszcze lepsze, jak dodam agawy. Agawa. Słyszeliście kiedyś o agawie? Ja też nie. O, co to takiego? Słuchaj, agawa to niezwykle zdrowy słodzik. Nie taki jak cukier. Jest dużo lepsza i pochodzi z roślin. Super. Okej, mamy tutaj banany, mamy też acai i mamy agawę. Co dalej? Teraz musimy dodać mleka migdałowego. Okej. Uwielbiam migdały.
Gotowe. Dokąd teraz idziemy? Podejdźmy do kostkarki do lodu. Weźmy trochę lodu. Okej. I teraz blendujemy. Okej, chodźmy do blendera. Gotowy, Biggie? Jestem gotowy, ale to będzie doskonała zabawa. A wiecie, co można robić podczas oczekiwania na to, aż blendowanie się zakończy? Można imprezować, tak! Wygląda wspaniale! Tak? Kontynuujmy. Teraz musimy nałożyć naszą owsiankę. Wow, spójrzcie, ile tutaj mamy zdrowych składników! Całe mnóstwo świetnych rzeczy, tak. Mamy jagody acai i mamy też szpinak. Ale pyszny. I to. Czy wiecie, co to jest? Chrupiąca granola. Wow. Hej, Gian, co to za małe, białe płatki? To płatki kokosa. O, kokosy! Uwielbiam kokosy. One też będą pasować. A to jest... co to jest? To zdrowa czekolada, czyli kakao. Kakao? O, to też tutaj dodamy. A co to za małe nasionka? Te maluszki to nasiona chia i siemię lniane. Uwielbiam nasiona. Hej, myślę, że gdybyście byli ptakami, to by wam smakowały, ale jak chcecie być zdrowi, to też warto je jeść. O, a to? Wiecie, co to jest? Zobaczcie, to truskawka. A to jest banan. O, zdecydowanie powinniśmy ich użyć. Okej. Dobrze, gotów na przygotowanie owsianki? Jestem gotów! Dobra, wróćmy do jagód acai. Okej. Krok pierwszy. Wrzucamy trochę granoli. Następnie biorę tę szpatułkę i przekładam jagody acai do miski z granolą. Owoce były zamrożone i twarde, ale po zblendowaniu mają, spójrzcie, całkowicie gładziutką konsystencję. O, wygląda to trochę jak lody. Tak, naprawdę pysznie. Po przełożeniu acai do miski wygładzimy nieco naszą masę, żeby ładnie wyglądała. Pro smoothie jesteśmy bardzo zdrowi, dlatego do wszystkiego dodajemy zieleninę. Wow, a co to za listki? To jest organiczny szpinak. Szpinak! Szpinak sprawia, że jesteśmy silni. Dobrze. Na wierzch położymy trochę płatków kokosa. Płatki kokosa! Widzieliśmy je wcześniej. Tak, są naprawdę smaczne. Teraz najlepsza część. Ułożenie owoców na wierzchu. Tak, kocham owoce. Jakich owoców możemy użyć? Myślę, że możemy dziś użyć truskawek i banana. Idealnie, okej. Dobrze, weźmy trochę truskawek i połóżmy je tutaj. Ta owsianka wygląda zdrowo i pysznie. Jest też bardzo kolorowa. Dobrze, kolejny krok to dołożenie banana, ale musimy go najpierw pokroić. Okej. Pamiętajcie, żeby zanim użyjecie noża, poprosić o pomoc dorosłego albo zapytać go o zgodę. Jestem profesjonalistą, Blippi. Dam sobie radę. Zobaczcie. Obranego banana musimy pokroić na niewielkie plasterki. Będzie idealnie pasował do owsianki. Pokroję go na małe kawałki. Teraz wkładamy go do miski. Przesuńmy ją nieco bliżej. Następnie musimy dodać naszą zdrową czekoladę, kakao. Spójrzcie na tę czekoladę. Mogę dodać jej jeszcze więcej? Oczywiście, że tak. Weź jeszcze jedną miarkę. Okej, to dodaję. Nabierzmy trochę czekolady. Wow, czekoladowy deszcz! Pycha! Dobra, było fantastycznie. Ostatni krok, Blippi, już prawie gotowe. Dodajemy nasiona. Spójrzcie na te nasiona. Ile tu jest nasion? Dodajemy. Będzie deszcz nasion. Ale super zabawa. To wszystko?
Dokładnie, Blippi, proszę bardzo. Wow, zobaczcie, jakie smakowite i kolorowe. Mamy tutaj granole i jagody acai. No i przepyszne dodatki. Tak, tak bardzo się cieszę, że zjem tę pyszną owsiankę. Hej, Gian, to danie to owsianka, no bo jemy je łyżką i jest w misce, ale co jeśli przełożymy je do kubka i użyjemy słomki? Wtedy możemy zrobić koktajl. O, koktajl? Bardzo bym chciał wypić koktajl, tak. Wygląda pysznie. O, tak. A czy nauczysz nas, jak robić koktajle? Tak, i właściwie tutaj, w Rosmoothie, robimy zielone koktajle, które są bardzo zdrowe. Nie mogę się doczekać zielonego koktajlu. Ale najpierw spróbuję tego. To jaki jest pierwszy krok do zrobienia koktajlu? Najpierw sięgamy po blender. A co włożymy do środka? Startujemy ze składnikami łatwymi do zblendowania. Okej. Okay. Zatem zaczynamy od soku. Uwielbiam soki, zwłaszcza owocowe. Następnie wrzucamy do blendera mieszankę zieleniny. Uwielbiam szpinaki tym podobne. Dobra. Okej, okay, co dalej? Ty zajmiesz się kolejnym krokiem. Okej, okay, chyba wiem, co muszę teraz zrobić. Wrzucić owoce? Dokładnie. Może wrzuć kawałki banana. Okej, okay, tak zrobię. Dodaję banana. I trochę tych owoców. Wiecie, co to za owoc? Tak, to przepyszne mango. Dobra, dorzucam. A to jest ostatni owoc. Mój ulubiony, czyli pyszny ananas. Tak. Teraz dorzuć trochę nasion i lodu. Wrzucić trochę nasion? Tak, śmiało możesz je wrzucić, Blippi. Okej, deszcz nasion. Dobra, czas na kolejny krok. Dobrze, Blippi, dorzuć trochę lodu. Dobra, chodźmy. Nabieram lodu i do blendera. Idealnie. Okej, okay, to co teraz robimy? Teraz blendujemy. Dobra, proszę bardzo. Dzięki. Gotowy na spróbowanie smoothie? Jestem gotowy i podekscytowany. Spróbujmy. Proszę bardzo. Wygląda przepysznie. Tak. Wiecie, to prawie jak owsianka, ale tę jedliśmy z miski. I to łyżką. A to jest nasz koktajl. Dzięki, Gian. Pijemy go przez słomkę. Okej, okay, wkładamy ją do środka. Zdejmujemy papierek. O, pomożesz mi, Gian? Oczywiście. O, ależ jestem podekscytowany. Próbujemy. Okej, okay, to do dzieła. Ten koktajl jest przepyszny i jest też bardzo zdrowy. Wezmę kolejnego łyka. Do zobaczenia. Hej! Wspaniale było się uczyć przygotowywania koktajli w takim miejscu jak Rosmoothie. Tak! Są pyszne. I zdrowe, bo są organiczne. Hej, a co to takiego? Zobaczcie! To stół szefa kuchni! Pewnie będziemy jeść coś bardzo pysznego. Wow, spójrzcie na to! To obrazek z językiem! Ale śmieszne! Dlaczego tutaj jest obrazek z językiem? Ponieważ nasz język ma zmysł smaku. Posiada ten zmysł, ponieważ języki mają kubki smakowe. Tak, podpowiadają naszemu mózgowi, czy coś jest słodkie, czy kwaśne. Wow, test smaku. Pewnie będziemy próbować bardzo wielu nowych rzeczy, ale fajnie. Zobaczmy, czego będziemy próbować. Chodźmy! Patrzcie, oto stół szefa kuchni. Spójrzcie na te małe pojemniczki. Tak, pewnie w każdym z nich jest coś do spróbowania. Zacznijmy od tego. Spójrzcie, to jest grejpfrut. Jestem pewien, że jest naprawdę pyszny. Okej, spróbujmy.
Ten grejpfrut jest bardzo dobry. Jest trochę gorzki, tak. Jego smak nie jest słodki, ale w sumie całkiem niezły. Ma tylko nutkę goryczy. Ale pyszny. Hej, musimy zobaczyć, co jest w następnym pojemniku. Sprawdźmy to. Wow, patrzcie! Tak, na pewno wiecie, co to jest. To pyszny precel. Weźmy gryza. Ten precel jest naprawdę smaczny. Tak, jest bardzo słony. Widzicie? Jest taki chropowaty przez te maleńkie, drobniutkie ziarenka soli. Tak, sól bardzo odpowiada moim kubkom smakowym. Pa, pa, precelku. O! Zobaczcie, to jest mały trójkąt. Tak, to trójkąt, ponieważ ma 1, 2, 3 boki. Tak, popatrzcie. To trójkątny kawałek arbuza. O, nie mogę się doczekać próbowania. Ten arbuz jest bardzo słodki. Kocham słodkie potrawy, ponieważ mnie uszczęśliwiają. Tak, potem zjem więcej słodkiego arbuza. O, okej, zbliżamy się do końca. Nie mogę się doczekać kolejnej potrawy. O, to jest bardzo malutkie. To jest limonka w kolorze zielonym. Spróbujmy jej. Wow. Limonka ma bardzo, bardzo, bardzo ciekawy smak. Jest kwaśna. Ta limonka jest tak kwaśna, że dosłownie wykrzywia mi buzię i całe ciało. Spróbuję jej jeszcze raz. Ta kwaśna limonka mi smakuje, ale jestem pobudzony. Okej, czas na ostatni produkt. Zobaczmy, co to jest. To papryka. Jest zielona, jest też pomarańczowa i czerwona. Chyba spróbuję pomarańczowej papryki, bo to mój ulubiony kolor. Okej. Zaczynamy. Wezmę tylko mały kęs. Ta papryka jest bardzo ostra. Jakbym miał imprezę w buzi. Jest tak pikantna, że chyba potrzebuję wody. Jest tu jakaś woda? Musimy znaleźć wodę. Znalazłem wodę! Już lepiej. Lubię pikantne jedzenie, ale czasem potrzebuję się napić, kiedy je zjem, bo dosłownie piecze mnie w buzi. Dobra, ale to było zabawnie. Mam nadzieję, że wkrótce spróbujemy kolejnych rzeczy. Ale się dziś dobrze z wami bawiłem. Nauczyliśmy się tylu różnych rzeczy, że ćwiczenia fizyczne są dobre dla ciała i że bardzo ważne jest jedzenie zdrowych posiłków i przekąsek. Cieszę się również z tego, że nauczyliśmy się robić koktajle i poznawać smaki językiem. Ale śmiesznie. Cóż, to już koniec naszego filmiku, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, musicie jedynie wyszukać moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Tak! B-L-I-P-P-I! Dobra robota! Do zobaczenia wkrótce! Pa, pa! prawie zapomniałem. Pamiętajcie o nawodnieniu!